Hej, hej kochani drodzy moi, tu mistyczka z krótkim horoskopem, naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj ekspresowym, choć dla wszystkich znaków zodiaku, od baranka po ryby, na NUW 20 lipca 2020, NUW w raku, dosyć znamienne jest to, że on wchodzi, księżyc, on mam na myśli, mówiąc on mam na myśli księżyc, wchodzi w reakcję dość taką burzliwą, reakcję ogniową z Saturnem, czyli tym powstrzymywaczem, tym ogranicznikiem, który zawsze mówi cierpliwość, wytrwałość, ciężka praca, odpowiedzialność, dwa kroki do tyłu, żeby zobaczyć, co zawaliłeś, zawaliłaś, a z czym ewentualnie udało się pójść do przodu, pokonać przeszkody. To jest taki jeden aspekt i najjaśniejsza, ósma pod względem wielkości, najjaśniejsza gwiazda nocnego nieba, czyli tak zwany Procyon, planeta, gwiazdka właściwie, nie planeta, to jest gwiazda, na nocnym niebie, która będzie też tutaj próbowała z jednej strony, daje taką buntowniczość i będzie próbowała wywoływać w nas różne takie niepokojące, frustrujące energie, zazdrości na przykład, buńczuczności, takiej chęci do walki, ale takiej na oślep, nieprzemyślanej, a z drugiej strony ma takie aspekty w koniunkcji z Księżycem i ze Słońcem, powodując po prostu gotowość do czynu, czyli to jest dobre, gotowość do czynu, czyli mimo niesprzyjających warunków, Procyon mówi: jestem gotów, gotowa podjąć jakieś ryzyko po to, żeby osiągnąć swój cel. Czyli to jest nawiązanie do Saturna, w związku z tym właśnie do tej wytrwałości, odpowiedzialności, ciężkiej pracy. Dla wszystkich znaków tutaj zrobimy, natomiast zanim jeszcze zrobię rozkład od baranka po ryby, chciałabym kilka słów o tym no dość specyficznym nowiu jednak powiedzieć. Księżyc w raku, czyli zabezpieczanie podstaw, rodzina, dom. Dom czwarty, rak to dom czwarty, czyli wszystko, co z tym domem czwartym związane, ale naprzeciw Saturna. A w związku z tym, że naprzeciw Saturna, no to jednak słuchajcie, mamy sporo ograniczeń, tak? Sporo ograniczeń, sporo właśnie takiego nawołania, wezwania do rozliczeń, a te rozliczenia to są zawsze testy. To są zawsze testy. Saturn testuje. Saturn przynosi, to nie jest lekka energia, przynosi trudności, przynosi wiele, wiele zmagań, tak? Natomiast ważna tu jest determinacja, za którą Saturn nagradza, tak? Ponieważ tutaj pokazuje się, słuchajcie, nowy etap, rydwan, tak? Nowy etap. Nowy etap jest możliwy, tym bardziej, że NUW to nowe początki. Nowe początki. Tutaj mogą być rydwan, poza oczywiście podróżami, seksualnością męską, bardzo często pokazuje nowy etap w życiu. I zmiany te mają charakter gwałtowny. Dlaczego mają charakter gwałtowny? Dlatego właśnie, że tutaj w nowiu mamy taką potrzebę wyrażania siebie. Z jednej strony tutaj będzie potrzeba towarzystwa, czyli chcemy być z ludźmi. Na nowiu w raku tutaj ta energia potrzeby towarzystwa zderzy się z potrzebą izolacji i samotności. Tu mi karta wypadła, czyli ósemka buław. Chcemy podróżować, chcemy się komunikować, tak? Zobaczcie, w tych ośmiu buławach tutaj zawsze dużo się dzieje. Każda buława to jest ruch, to są SMS-y, to jest komunikacja, ale tu potrzebna jest zawsze determinacja, żeby nie zmarnować tej energii, tak? Tę energię można łatwo zmarnować, bo tu się dużo naraz dzieje, a ten NUW w raku mówi hola, hola, za dużo,
Skup się i skoncentruj na jednym działaniu, na przykład na tej jednej najjaśniejszej buławce. Czym jest ta najjaśniejsza buławka, która to tak błyszczy, jak to lusterko? To jest cel twój najważniejszy, tak? Skup się na tym najważniejszym zadaniu. Dlaczego? Dlatego, że wokół tych 8 buław masz dosyć trudne relacje właśnie z energią męską. Zobacz. Nie bez powodu tu ten rydwan wypadł. To są trudne relacje, astrologicznie też to tak wygląda. Na niebie mamy trudny układ. To znaczy, że mamy właśnie trudność tych relacji z energią męską. Tu rzeczywiście tych relacji będzie sporo po nowiu od 20 lipca, czyli z kim, czego bądź kogo te spotkania będą dotyczyły, moi kochani. Spotkania z ojcem, spotkania z władzą, spotkania z autorytetami, bo tu mamy autorytet, tutaj mamy władzę, osoby starsze, tak? Różne właśnie autorytety, władza, urzędy, osoby starsze. Płci męskiej, choć niekoniecznie tu w ogóle chodzi o właśnie ten autorytet, czyli jeżeli tutaj tą głową rodziny jest matka i ona podejmuje decyzję, no to jest wtedy w energii męskiej, w związku z tym ogólnie tutaj chodzi o tą dominantę, tak? Ogólnie ludzie mogą być tutaj bardzo krytyczni i wymagający i bardzo niecierpliwi. Tu widać niecierpliwość. W ósemce buław jest niewiarygodna wręcz niecierpliwość. A ta gwiazda stała Procjon mówi tak. Ona ma naturę Marsa i Merkurego. Tutaj masz Merkurego, tutaj masz Marsa. W związku z tym tu mamy to połączenie, tak? Czyli co? Może być przesadnie, może być kłótliwie. Tutaj często pojawiają się energie, które pozbawione są skrupułów. Dokładnie, zobacz, diabełek tutaj nam wypadł. Co to znaczy? Energię. Ja tam od razu nie mówię, że diabeł jest toksyczny. Może nie musi, czasem to jest naprawdę wielka kreacja, energia twórcza. Ale w tym kontekście tu może się pojawić właśnie jakaś taka energia marsowo-merkuriańska, czyli kutliwa. Diabeł bez problemu obdarzy cię inwektywą, czyli rzuci ci jakieś nie najładniejsze słowo, prawda? I powie ty taki, owaki, ale to wiesz o co chodzi. Ta seksualność męska musi się jakoś tutaj uaktywnić. Możliwe w ogóle są tutaj, słuchajcie, bardzo tutaj gorąco jest, zobaczcie, tu jest bardzo gorąco, dużo ognia, tu jest seksualność męska i tu jest seksualność męska. Okres na nowiu, okres nowych początków. Widzę tutaj taką, słuchajcie, szybkość w działaniach, takich powiedziałabym, no, erotycznych, seksualnych, tak? Ale uwaga, tu pojawiają się osoby, które są przy gwieździe Procjon, bardzo, bardzo takie bystre. Tu jest ten merkuriański umysł pokazany, szybko się tu w strzelcu działa, bo tu mamy również strzelca, bardzo się silnie ujawnia w kartach przynajmniej, nie tyle na niebie, co w kartach. Więc daje ten układ daje dużą aktywność. Ale oprócz tej dużej aktywności jest, no jakby zawsze druga strona medalu, tak? Aktywność swoją drogą, natomiast ta energia też rodzi przemoc, taką gwałtowność, buntowniczość, takie właśnie rzeczy. Także jest tu sporo aktywności, ale może być też sporo wrogości, bo diabeł to nie jest jakaś taka energia szczególnie przyjemna, tak? Pamiętajmy, że tu mogą się zamanifestować po prostu no dwie postawy, tak? Albo tu jest zuchwałość tego rydwanu i ósemki buław. Albo jeśli nie zuchwałość i lekkomyślność, no to po prostu gorący, gwałtowny temperament, co wcale nie musi być złe. Zobaczmy tutaj jeszcze tutaj inne aspekty. Mamy pazia denarów, proszę bardzo. I ósemka denarów. Bardzo fajny układ na nowy początek. No ale Saturn, cierpliwość, wytrwałość. Można tu zacząć dużo nowych rzeczy w tym paziku denarów, tak? Ale Saturn mówi zawsze cierpliwie i wytrwale zdążaj do celu. Dlaczego? Zobacz, jak wygląda tu u Ridera ta karta. Jeśli nie wiesz,
Tu jest wykuwanie metodyczne, krok po kroku systematyczne wykuwanie tych monetek, tak? W związku z tym, że Procjon jest w koniunkcji ze Słońcem i jednocześnie jest w koniunkcji z Księżycem, to mamy tak, po pierwsze ciężka praca, ale też pomoc przyjaciół, bo tu jakiś przyjaciel może do Ciebie przyjść i w jakichś Twoich zmaganiach spróbować Ci pomóc, ale jest też Procjon, to znaczy odwrotnie, Księżyc jest w koniunkcji z Procjonem, czyli mamy drugą odsłonę tego układu, na przykład zainteresowania, które nie muszą mieć nic wspólnego z tą pracą i z tymi denarami, tak? A co mamy tutaj na drugim biegunie materii? Na drugim biegunie materii zwykle, kochani, jest zupełnie coś innego, czyli po prostu jest energia, tu nam się wieża odwraca, nie bez powodu. Tak, bo tutaj niektórzy właśnie będziecie się bić z myślami, tak? Czy ta ciężka praca, czy właśnie to, co mamy na drugim biegunie materii, czyli na przykład sprawy duchowe, tak? Bo tu może być właśnie taka rzecz, która się w koniunkcji z Księżycem ujawni, czyli zainteresowanie wszystkim innym, ale właśnie nie materią, nie tymi denarami. I z drugiej strony, tym aspektem negatywnym tego układu, mogą być kłótnie z przyjaciółmi, kłótnie z partnerami, kłótnie z pracodawcami. Pracodawcami, no bo denary, czyli ci, którzy też Was zatrudniają. Czyli na to uważać, tak? Istotą tego nowiu będzie skupić się na podstawach. Tu mamy podstawy. Albo zapoczątkować, słuchajcie, pracę nad tymi podstawami, jeżeli do tej pory ta praca nie została wykonana i Saturn powie, sprawdzam. Dlaczego? Dlatego, że w związku z tym, że te energie w nowiu są tak bardzo sprzeczne, trzeba rzeczywiście zająć się jednym tym najważniejszym zadaniem, tym takim najistotniejszym zadaniem. Czym to ma być tak ogólnie, bo dla każdego znaku to na pewno będzie coś innego. Najważniejsze zadanie, tu widzę tak, jest to takie cierpliwe reagowanie w tej ósemce denarów. No ale właśnie, bo słuchajcie, to są energie prowokujące i znowu tu będą konieczne dwie postawy do przyjęcia. Zawsze są te dwa bieguny, tak? Albo ulegniecie tej prowokacji okoliczności zewnętrznych, albo nie. Oczywiście odradzam, tak? Jest tu od razu powiedziane, żeby tej prowokacji nie ulegać, bo jeżeli jej ulegniecie, to konsekwencje tego mogą się ciągnąć. No do sierpnia, tak długo jak trwa nów. Co my tutaj mamy? Proszę bardzo, wieża. Wcześniej była odwrócona, teraz mamy w pozycji prostej. To jest to właśnie taka sytuacja, która mówi o prowokacji. Bo tu przychodzą z zewnątrz jakieś okoliczności, które Cię prowokują do zmian. Do zmian. Będzie prowokacja. Niewątpliwie będzie ponownie prowokacja, która potrwa do 8 sierpnia, jakiś rodzaj prowokacji w Twoim życiu, żeby Cię sprawdzić, bo ten układ jest testujący, żeby Cię sprawdzić, przetestować, jakie są Twoje podstawy, czy te podstawy w raku są mocne, to jest czwarty dom, najbliższa rodzina, dzieci, małżonkowie, ewentualnie w ogóle Twój życiowy fundament. I tu widać, że coś się zaczyna chwiać, dlatego że ten test będzie po prostu próbował coś zmodyfikować w Twoim życiu. O ile wszystko jest dobrze, to ok. Natomiast jeśli nie, to trzeba będzie tutaj popracować nad tym fundamentem, tak? Nad fundamentem, to znaczy przede wszystkim, słuchajcie, nad taką swoją satysfakcją życiową, ja sądzę. Bo tutaj satysfakcji życiowej nie ma, zwłaszcza, że odwraca nam się piątka kielichów, czyli mamy poczucie rozpadu dotychczasowego życia. Poczucie rozpadu dotychczasowego życia jest w energiach ogólnych. Co ciekawe, przy Procjonie w koniunkcji ze Słońcem, chociaż na odwrót, bo to Słońce robi koniunkcję do Procjona, to jest ważne, zawsze jest ważna ta wymiana. Mamy przewagę wojskowych, zresztą to nawet ta osoba jest w takim płaszczu napoleońskim, czarnym, przewagę wojskowych po wielkich zmaganiach
i duże wydatki na armię, czyli na przykład na zbrojenia, w ogóle na utrzymanie wojska, na przemieszczanie się. Tu są ruchy, nawet to widzę, ruchy po prostu armii, tak, przemieszczanie się, czyli tak zwane przerzuty, przerzucanie części wojska z jednego terenu na drugi. Takie rzeczy tu się pokazały w energiach ogólnych, w kartach. Spróbowałam to doprecyzować jeszcze astrologią. Tak, dobrze, kochani. Łyczka i robimy już rozkładziki. Bardzo krótkie dzisiaj ekspres, bo wiem, że wy też długich maratonów nie lubicie. Zobaczmy wobec tego dla baranka szybciutko szanse i możliwości tego nowiu, bo na tym chciałabym się skupić, no bo energie będą prowokujące, więc no dobrze, możemy ewentualnie zerknąć, co tam z zewnątrz może do tego 8 sierpnia próbować baranka prowokować. Otóż i to, dwie buławy, to powiedziałabym, to jest wasza karta, to jest wasza energia. To jest energia barana, bez wątpienia. Tutaj mamy właśnie energię baranią. Jaki to jest rodzaj prowokacji? Ja myślę, że nie tyle wy będziecie sprowokowani, co wy będziecie prowokować. Wy będziecie prowokować do otwarcia tym kluczykiem dwóch różnych skrzyneczek. Czyli dwa różne cele do pogodzenia. Tu jeszcze do końca baranek nie wie, co zrobić. Stoi przed decyzją. Ale ta ognista energia zapowiada sporo takiej werwy, takiego animuszu, takiej radości i podniecenia, powiedziałabym, które może być tutaj bardzo sprzyjające na nowiu. Dlaczego? Dlatego, że ta energia zapowiada też jakiś nowy początek. Jakiś nowy początek. A nawet powiedziałabym dwa nowe początki. Czyli równolegle miłość, praca, jakieś dwa projekty, dwa źródła zarobkowania, coś takiego. I to jest fajna energia, ponieważ tu ten jeden kluczyk może się okaże, że będzie pasował do otwarcia dwóch różnych zamków. No, czasem bywają to na przykład dwie kobiety, jakieś takie układy bardziej skomplikowane. Zobaczcie, jak wygląda ta karta. Dwie skrzyneczki, jeden klucz. Więc co tam będziecie otwierać? To się okaże. Zobaczymy, jakie są szanse i możliwości na nowiu dla baranków. Szanse i możliwości. Otóż i one. Pięknie. To są te podstawy. Słuchajcie, cztery buławy, czwarty dom, właśnie dom raka. Czyli zabezpieczanie. Podstaw macie dwie buławy i dwa razy dwa. I ja myślę, że to będzie podwojenie jakiegoś stanu posiadania. Podwojenie czegoś. Jeśli macie jedną kobietę, to dwie. Żart. Jedno źródło dochodu, będą dwa źródła dochodu. Tu mamy budowanie fundamentów. Te cztery buławki pokazują zacieśnianie też więzi rodzinnych. Jeśli do tej pory, na przykład, wiecie, w rodzinie były jakieś kłótnie, niesnaski, to mimo, słuchajcie, tych trudności zewnętrznych, mimo różnego rodzaju prowokacji, ja widzę, że wy się oprzecie tej energii. Baran, o dziwo, może być mało kompatybilny w tej energii, no Marsa jednak tutaj, mało kompatybilny, wiecie, chociaż tu jest sporo ognia, też jest takiej energii marsowej, nie? Ale tu widzę takie pokojowe nastawienie barana, pokojowe nastawienie do przedsięwzięć, chęć budowania czegoś z kimś albo budowania jakichś podstaw. Tu można budować wszystko, słuchajcie, tu jest budowa nowego domu dla siebie. Tym nowym domem może być firma, tym nowym domem może być związek z kimś albo poprawa, ulepszenie tego związku, bo tu też mamy wszelkiego rodzaju przyjemność, słuchajcie, przyjemność z życia, ale na horyzoncie też widzę dla jednej grupy baranków, która nie jest w żadnych związkach, związek nieformalny. Będzie podjęta jakaś decyzja po nowiu w kwestii związków nieformalnych. Najprawdopodobniej decyzja o wspólnym zamieszkaniu jest w szansach i możliwościach. W szansach i możliwościach. Dla baranka jeszcze tutaj szybciutko na pracę wyciągniemy kartę. Energia pracy. Odwrócona wieża. Powiedziałabym, że w pracy bez zmian. Ja mówię właśnie, że was ta energia prowokacji baranki, o dziwo czy nie, nie wiem.
nie dotknie, ponieważ tu mamy powstrzymywanie prowokacji, właśnie. Nie dajemy się okolicznościom zewnętrznym, a widać, że się nie dajemy, bo jest pięknie. Jest pięknie. Jest pięknie. W czterech buławach zawsze jest pięknie i przyjemnie. W związku z tym zewnętrznym prowokacjom wy dacie odpór, tak? Dobrze, z nowej wyroczni. Mam nową wyrocznię. Proszę bardzo, tak wygląda. Zobaczymy przesłanie dla baranków. Przesłanie dla baranków na nów. Otóż i on. No tu jakiś mężczyzna dla kobiet w tych związkach nieformalnych. Tu może być coś nowego. Generalnie to jest karta 28. Ta cyfra może być dla Was istotna. 28. Ja tu zerknę, czego dotyczy ta wyrocznia, jakie tu macie przesłanie, baranki. 28, czyli jedynka, to też jest karta nowego początku. Bezbarwny książę. Piękno, pokusa, powierzchowność. Tu może być takie zderzenie właśnie, piękna i pokusy z powierzchownością. Zwłaszcza przy tej odwróconej wieży. Tam, gdzie panuje cisza, jest łatwiej podnieść głos. Tam, gdzie jest pustka, łatwiej jest ją wypełnić. Męska natura wszechświata gardzi pustką. A widzicie, to jest ten rydwan, który się pokazał. Ta męska natura, która się ujawni po nowiu. Męska natura wszechświata gardzi pustką i ją wypełnia. Lecz ona sama nie ma sensu, ponieważ nie posiada głębi. No, czyli tu właśnie będzie takie, powiedziałabym, duże ciśnienie, naprawdę duże ciśnienie na tworzenie związków i wchodzenie we współpracę z kimś w tej dwójeczce i budowanie podstaw albo relacji osobistych, albo biznesowych, bo natura nie znosi próżni. Także tu jakaś męska energia zagości, czy będzie przeważała w energetyce baranków. Czyli mówię, albo to będzie zupełnie nowa osoba, bo to może być coś takiego, budowa związku nieformalnego, albo ewentualnie, słuchajcie, baranki, tu macie po prostu energię nowego początku w biznesie. Autentycznie tak to widać, w biznesie. Na przykład dla tych, które pracy nie miały, to też tutaj jest pozytywne wypełnienie tej pustki właśnie nowym zajęciem, tak? Byczki. Do czego byczki zostaną sprowokowane? Tu mi mignęła odwrócona gwiazda, czyli byczki wciąż borykają się z problemem niespełnionych marzeń i życzeń i misją życiową. Po prostu byczki tu wciąż coś takiego mają jak nieodkryte talenty albo odkryte, ale niewykorzystane do końca. Czyli mam talent, ale co z tego, że go mam? Jak nie, do tej pory go nie wykorzystałem, nie wykorzystałam. Mogą być takie sytuacje prowokujące. To ja myślę, że to jest ten trop nowium. No ale Saturn też zawsze mówi, no dobrze, a gdzie twoja odpowiedzialność? A gdzie się podziewała przez ten cały czas twoja ciężka praca i wytrwałość nad budową podstaw albo rozwojem tych talentów, tak? Może zajmowałaś się czymś innym, na przykład domem, dziećmi, czymkolwiek tam się mogłeś zajmować. Chodzi o to, że gdzieś możesz mieć takie poczucie, że idziesz niewłaściwą drogą, naprawdę, drogą życiową, że to nie jest twoja misja, że to nie jest to, co zawsze chciałeś robić. Takie odczuwanie pecha w miłości może być u byków. Jaki czynnik prowokujący tutaj pojawi się na nowiu dla byczków? Zobaczmy, cóż to będzie. Konkurencja bijatyka, zaangażowanie we wspólny cel, ale na takiej zasadzie konkurencyjnej, to znaczy chcemy osiągnąć jakąś swoją, dążymy do jakiegoś celu, chcemy to osiągnąć, natomiast mamy sporą konkurencję i w pracy, i w związkach, i gdziekolwiek. Często tu się sprawy sądowe też pokazują. Tu trzeba zawrzeć jakąś ugodę, kompromis, dojść do zgody, bo chodzi o dobro wspólne, o wypracowanie dobra wspólnego. Do tego będziecie
I sprowokowanie i zachęcenie po prostu będzie liczyło się na nowiu, wokół nowiu i po nowiu do 8 sierpnia. Opracowanie takiej strategii, bo tu mamy opracowanie strategii, wyjście z jakiegoś chaosu i walki na rzecz wspólnego dobra i najwłaściwszego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron. Doprecyzuję, bo tu trzeba się będzie zaangażować. Jesteście gotowe do tej walki, byki, zdecydowanie jesteście. Natomiast, żeby ta walka nie poszła w złym kierunku, żeby za wszelką cenę może nie bronić swoich przekonań, może trochę się ugiąć, może trochę zrobić jakiś unik, nie dać się tą pałką uderzyć w głowę. Wiecie, tu naprawdę ta konkurencja, ona jest, no na szczęście karta się nie odwraca, w związku z tym powiedziałam, że walka jest mimo wszystko fair play. Ale to jesteście testowani, bo to jest też karta egzaminu. No jakaś część byków może zdawać egzaminy jakiekolwiek. To jest rodzaj egzaminu życiowego i właśnie tego saturnicznego testowania, tak? Jakie są szanse i możliwości wyjścia cało, obronną ręką, bądź jako zwycięzca po prostu w tej walce, w tej konkurencji? Bo tu widzę ten element konkurencji. Jakie są szanse i możliwości nowiu do dnia 8 sierpnia, bo tyle nów potrwa. Byczki, proszę bardzo. Jest szansa taka, że coś trzeba będzie porzucić. To jest dla Was szansa i możliwość. Szansą tego nowiu na plus jest to, tu często dosłownie pokazane, kobieta zabiera dzieci, jednocześnie zostawia męża, przeszłość, wszystko co z przeszłością związane i rusza w nową drogę. Często jest to przeprowadzka, wyjazd do innego kraju, do innego miasta, zmiana miejsca. W ogóle zmiana miejsca w życiu tu się pokazuje. Po jakiejś walce kurz bitewny opada i szansą tego nowiu jest zmiana miejsca. Gdzieś tutaj byki będą sprowokowane właśnie do takich działań, ale po to, bo ten nów ma pokazać Wam właśnie tę największą możliwość, jaka tutaj się pokazuje w kategoriach szansy, że zmiana miejsca jest dla Ciebie zbawienna. Zbawienna. Co jest, czy jest dla Ciebie zbawienne? Po tej bitwie zrywasz jakieś kontakty z kimś. Szansą dla Ciebie jest tutaj zerwanie komunikacji, czy szansą dla Ciebie jest takie milczenie nawet pokazane, taka izolacja, która też tu w nowiu ona będzie bardzo silnie pokazana. Ja już mówiłam, że z jednej strony jest ta chęć towarzystwa i bycia z kimś, wchodzenia w układy, a z drugiej jest ten aspekt ucieczkowy, czyli jednak taka chęć pozostania gdzieś w cieniu za kurtyną. No to coś takiego się pokazuje, ale jest powiedziane, że to jest dla Ciebie szansa na pokonanie przeszkód i obecnych trudności, zawieszenie się, odpłynięcie, porzucenie przeszłości, a nawet brak komunikacji. Jest tu pokonanie przeszkód. Od razu mówię, że wszelkie trudności zostaną pokonane, zwłaszcza te, które dotyczą tutaj tej konkurencji. Wynik jest pozytywny, natomiast wymaga to jakiegoś jeszcze przeorganizowania, zmian, renegocjowania i być może w kwestiach zawodowych jest jakaś zmiana na stanowisk. Wiecie, to może być albo zmiana całkowicie nawet zawodu i przeszkolenie do nowego zawodu, czy zmiana branży, albo po prostu przesunięcie z działu do działu, ze stanowiska na stanowisko. Coś takiego jest zmiana pokazana. Zobaczmy byczki przesłanie dla Was na nów. 20 lipiec, który przypominam, ta energia potrwa do, znaczy będzie oddziaływać na Was do 8 sierpnia. Byczki. Co tu byczki macie? Jakąś taką piękną kobietę w welwecie fioletowym i rude włosy, proszę. Skrzypce, muzyka, tak? To jest nowa wyrocznia, nie znam jej jeszcze. Numer 15, tak? 15. Może 15 będzie dla Was istotna. Przyjrzyjcie się tej karcie, sobie pokontemplujcie. A ja odszukam króciutki tutaj opis tej wyroczni. O co tu chodzi dla Was? Jesienny wirtuos tu się pokazuje. Jesienny wirtuos. Pozwól sobie iść, uwolnić się, pozbyć się problemów. Proszę bardzo, to jest to. To jest dokładnie ta sama energia powtórzona. To jest dokładnie to samo.
pozbywanie się problemów. I takie masz przesłanie właśnie, uwolnij się, pozbądź się problemów, pozwól sobie w ogóle na to, tak? Ta kobieta tutaj leży, zobacz, taka zrelaksowana. Proszę bardzo, te skrzypce tutaj nie grają, ten instrument został odłożony. Tak jak ciężar spraw został odłożony, natomiast tu jest takie przygotowanie na przyjemność, która ma nadejść i która najprawdopodobniej nadejdzie, ale wtedy, kiedy się uporasz z problemami. Jest powiedziane tak, ciężar spraw, które w sobie nosimy, może prowadzić do choroby i niszczyć nas od środka. Smutne wspomnienia, chwile złości, odpowiedzialność i obowiązki, troska o przyszłość. Musimy odnaleźć przestrzeń i sobie pobłażać, całkowicie się oddać sobie wtedy, gdy będziemy powoli pławić się w ciszy. Wreszcie może wyjdzie na jaw to, co w sobie nosimy. To zostanie zmienione przez kreatywną energię. No. Konkurencja, jakaś bitwa, pozostawianie tego za sobą. Kreatywna, nowa energia, jesienny wirtuoz. Pozwól sobie iść, uwolnić się, pozbyć się problemów. No to dokładnie o to tu chodziło, tak? Taka energia nowiu dla byków. Kto po bykach? Bliźnięta. Bliźnięta, kochane. Dobrze. Może z tej talii, tak będę na zmianę, żeby się energie nie mieszały znaków. Bliźniątka. Czynnik prowokacyjny, pojawi się ten procjon cały, czyli procjon jest w koniunkcji ze Słońcem. W jakim stopniu jest ten procjon? Tu nie widzę. Bliźnięta będą miały jakieś zainteresowania okultystyczne zdecydowanie. Prowokacja, skąd przyjdzie, jak to na Was wpłynie, też zobaczymy, skąd uderzy ta energia prowokacyjna, czym i czym będzie, z której strony nadejdzie, tadao, nadejdzie z tej strony, siódemka buław, czy trzeba będzie się bronić. Na szczycie schodów siedzi człowiek, który broni swojego terytorium i mówi, to moje, a w związku z tym, że to jest moje, to... Puszczy tylko przyjaciół, tych, którzy są zainteresowani współpracą ze mną i tylko tych, którzy mnie doceniają, czyli doceniają to, kim jestem i doceniają to, co robię w życiu, kim jestem i co robię, tylko tych wpuszczę. Nieupoważniony wstęp wzbraniony, mówi ta karta. Ja myślę, że tu nie będzie żadnej prowokacji. Nie będzie żadnej prowokacji. To znaczy, wiecie co, jedynie prowokujące w tej sytuacji może być takie podjudzanie, że ktoś w otoczeniu o energii ognia powie, no co ty, przyłącz się, ty z nami nie pójdziesz, z nami się nie napijesz, z nami czegoś nie zrobisz, ale ty masz harmonogram pracy. Ty pewnych rzeczy nie chcesz robić, czy nie możesz, bo punkt po punkcie masz jakiś plan wytyczony, którego się teraz trzymasz i mówisz tak, nie, nie pójdę, bo o tej godzinie i tego dnia zaplanowałem sobie coś innego, czyli ta energia Saturna. Poza tym za wysoko jestem tutaj na tym szczycie, żeby teraz schodzić do waszego poziomu, tak? Bo tu może być taka jedyna prowokacja, jaką widzę, przymuszanie do obniżenia poziomu, obniżenia lotu, obniżenia poziomu jakichś działań. Czym może być to obniżenie poziomu? To jest od razu przestroga dla Was, bo tego można uniknąć. Nie wpuścicie tej energii, nie zagości. Nie zaprosicie, nie będzie Waszym gościem. Otóż to jest to obniżanie poziomu. W piątce kielichów to są takie niepokoje emocjonalne wiążące się z przeszłością, czyli jakiś fragment przeszłości spróbuję Was jeszcze przywołać. Ale ta karta mówi, tu mleko się wylało do końca. W związku z tym ja walczę tutaj z dość takiej silnej pozycji, bo jestem na szczycie tych schodów. W związku z tym nie przyjmę tej energii przeszłości, tak? Tej energii przeszłości. Bo ktoś może Ci powiedzieć,
Zobacz, było pięć kielichów, trzy kielichy się potłukły, ale zostały jeszcze dwa. To weź te dwa. Wiesz, to może być, to może dotyczyć ta energia spraw zawodowych, miłosnych, jakichkolwiek. Przyjdzie jakiś taki kusiciel, ale prowokator jednocześnie, który powie: słuchaj, dwa kielichy zostały ocalone. To są te dwa ogniwa z przeszłości, ale z tej niedobrej części przeszłości. I teraz to wiesz, to tylko twoja decyzja, czy ty to przyjmiesz, czy nie. Tu karty przestrzegają i raczej odradzają, żeby tego nie przyjmować. Czym mogą być te dwa kielichy wypełnione? Bo to są kielichy przeszłości, zdecydowanie. Czym mogą być? Tym mogą być. Odwróconym królem mieczy, nieuporządkowanymi sprawami specjalistycznymi, fachowymi, prawnymi, finansowymi. Tu mamy specjalistę, który nie jest do końca, to nie jest energia, ani praworządna, ani sprawiedliwa, ani, bo tutaj mamy. Wiesz co, w tych dwóch kielichach z przeszłości masz energię męską, energię mściwą. Tu często jest wykładowca wyższej uczelni, lekarz, prawnik. Tu są energie specjalisty i fachowca. One się odwracają. Ani z niego nie jest dobry specjalista i fachowiec, ani ta energia nie gwarantuje uporządkowania spraw tak, jak ty byś chciała, chciał. Co nie znaczy, że można je uporządkować. Chodzi o to, że to jest energia prowokacji. To jest w tych dwóch kielichach z przeszłości, czyli sprawy jeszcze do uporządkowania, ale ten król mieczy w odwrocie mówi o energii bardzo takiej hiperkrytycznej, niechętnej do współpracy. Czyli ta prowokacja może polegać na takiej sprzeczności, że z czymś trzeba będzie skończyć, natomiast czego może zabraknąć, bo tu widzę, że brakuje obiektywnego, racjonalnego, tego mieczowego podejścia do spraw. Nie sądzę, że z twojej strony. Najprawdopodobniej z otoczenia płynie ta energia. Zobaczmy, kochani, jakie macie szanse i możliwości tego nowiu, bo zawsze są jakieś szanse i możliwości. Ja myślę, że sam ciąg tych zdarzeń tworzy pewną szansę dla was. Czym ona będzie? Co macie w szansach i możliwościach nowych? To macie. Odwróconą ósemkę była. Zawieszenie biegu spraw. Tu jest obrona terytorium. Trochę takie mimo wszystko poddanie się, bo nie ruszam się tu z miejsca. Bronię siebie, nie ruszam się z miejsca. W odwróconej ósemce buław też nie ruszam się z miejsca. Czyli to, co jest w szansach i możliwościach, to, co działa na waszą korzyść, obrona swojego terytorium i nie ruszanie się z miejsca. Przy tej karcie być może zawieszenie biegu spraw jakichś prawnych, innych, trudno powiedzieć. Milczenie, brak komunikacji, zawieszenie biegu spraw, nieprzyspieszanie, spowolnienie może być na waszą korzyść tutaj wpisane w ten układ. Przesuwanie terminów może się tutaj na waszą korzyść też obrócić się na waszą korzyść po prostu. I tu słuchajcie, mamy taką energię w odwróconej ósemce buław, tak naprawdę niedziałania. I to jest wasza szansa, tak? Że jakieś sprawy będą zawieszone albo umorzone, bo tu mamy też umorzenie spraw, które w żaden sposób, słuchajcie, nie rokują, nie? Nie rokują, bo w piątce kielichów nie rokują. Tak tu się pokazało. Przesłanie dla bliźniąt poproszę na nów, czyli od 20 lipca do 8 sierpnia bliźniątka. Zobaczmy, przesłanie na nów macie takie. Jest to jakiś odpoczynek. Rzeczywiście tu jakby jakieś sprawy uległy zawieszeniu. Proszę zobaczcie, jak wygląda ta kobieta na tej karcie. Trochę tak martwo, prawda? Na jakimś cmentarzu ta kobieta tu leży. Nie wiem, czy to widać, może tak? 24 może być istotny, 24 albo, czyli 4 dni po nowiu mogą być istotne. 2 plus 4, 6. Kombinacje tych cyfr. Ja odszukam tutaj, bo wyrocznia jest nowa, więc jeszcze nie znam. Dom jest niczym królestwo. No więc właśnie, dom jest niczym królestwo. Tym bardziej, że ten, tu macie obronę stanu posiadania. I tutaj dom też jest niczym królestwo. A rak to czwarty dom, który też wymaga tutaj obrony tych podstaw, swoich podstaw, tak? Czyli co my tutaj mamy? Dom jest niczym królestwo, stabilność.
Stabilność i działanie, ale wtedy, kiedy trzeba. Jeśli już jakieś działanie, to w kierunku stabilności. Dom w oddali symbolizuje stabilność, lecz ty szukasz wolności i musisz rozpościerać skrzydła, by zaprowadziły cię wszędzie tam, gdzie w danej chwili pragniesz być. Nawet gdy jesteś w uprzywilejowanej sytuacji i możesz wybierać między różnymi możliwościami, musisz działać zamiast marzyć i musisz wyobrazić sobie, co może się wydarzyć, czyli przewidzieć konsekwencje, tak? Przewidzieć konsekwencje. Dlatego właśnie nie przyjmuj z przeszłości jakichś dwóch kielichów, które zostały. Dokładnie tutaj ta karta mówi w odwrocie: nie przyjmuj. Dlatego, że obrona twoich podstaw, twojego fundamentu, to nie jest powrót do przeszłości, tylko na nowiu to jest budowanie czegoś nowego, nowych struktur, nowych początków. Czyli w kontekście tutaj tego przesłania, to chodzi o to, żeby budować coś nowego, bardziej stabilnego niż do tej pory. I jeśli walka, to tylko o uprzywilejowaną pozycję. Żeby zyskać więcej przywilejów, tak to widzę. I to będzie dobry początek po nowiu, budowania swojej nowej pozycji, żeby być może nie jesteś na szczycie tych schodów jeszcze. To w takim razie tutaj jesteś predestynowany, predestynowana do tego, żeby na tym szczycie tutaj się znaleźć bardziej stabilnym. Bo tu mamy stabilizację i tu stabilizację, gdzie już nikt cię z tych schodów nie zepchnie. Dobrze, kochani moi, po bliźniętach mamy raczka. Karty wróciły do talii. Raczek. Także będę się powtarzać, bo dla każdego znaku niejako muszę tytułem wprowadzenia to samo mówić, że no jesteśmy w energii jakiejś takiej prowokacji, tak? Z jednej strony jest ta wieża, okoliczności zewnętrzne, z drugiej strony wieża odwrócona, czyli jakby niemożność poddania do końca się tym zmianom, czyli gdzieś taka sytuacja prób jakiegoś wypośrodkowania, a jednocześnie Saturn mówi: no tak, ale konieczna jest decyzja i opuszczenie ruin jakichś, tak? Bo pomyłki też są decyzjami, tak naprawdę, słuchajcie. Pomyłki też są decyzjami. Dobra. Raczki. Energia prowokacji, czym będzie, ewentualnie skąd przypłynie. No tu mamy tam. U Ridera to tutaj jest zawsze osoba, która znajduje się w pułapce, jak widać, ona jest związana i to jest zawsze pułapka umysłu. Ta sytuacja tutaj jest w odwrocie, to znaczy, że właśnie, wiecie, tu będzie taka prowokacja z zewnątrz. Ktoś będzie was jeszcze próbował do tej pułapki ściągnąć. Tu z jednej strony jest wychodzenie z pułapki, energia się oczyszcza również mentalnie i jesteście odświeżeni. Natomiast słuchajcie, no ktoś z zewnątrz może próbować. Dlaczego mówię ktoś z zewnątrz? No bo pojawiła się wcześniej w rozkładzie ogólnym wieża i mówię o tej prowokacji astrologicznej, która jest nam jakby pisana, czyli co my tutaj mamy? Że jednak raczki, mimo trudności zewnętrznych, będziecie uwalniały się z wszelkich trudnych sytuacji bądź z trudnych relacji. To jest bardzo fajne, dlatego że tu naprawdę jest reset jakiś, taki umysłu, i pokazane jest, że na przykład tak, będzie chęć porzucenia ciężkiej pracy za niewielkie pieniądze, chęć porzucenia związku, wyjścia z jakichś układów właśnie, gdzie również tej pracy jest bardzo dużo, trzeba się bardzo angażować, ale efekt kiepski, nie? Generalnie, słuchajcie, jest może jeszcze nie przywracanie równowagi psychicznej, ale naprawdę takie dążenie do tej równowagi, powiedziałabym, dobrze wam idzie, jesteście na dobrej drodze. Także nie ulegniecie prowokacji. Od razu mówię, że jeżeli będzie jakaś ewentualna prowokacja ze strony otoczenia, żebyście się gdzieś cofnęli do jakichś starych zdarzeń, decyzji, miejsc i właśnie i wykonania jeszcze raz takiego działania, które byłoby pomyłką, to tego nie zrobicie. Ja widzę, że tego nie zrobicie. Będziecie odporni dosyć na te prowokacje i bardzo, bardzo fajnie i cieszy mnie to. Zobaczmy wobec tego, kochani, szanse i możliwości nowiu, raki. Nowiu, który potrwa, przypominam, do 8 sierpnia, znaczy potrwa, energia będzie aktualna.
No, duże szanse finansowe. Jeżeli pułapką i więzieniem były kwestie finansowe, albo konkretnie ten król, często to osoba męża bądź szefa w pracy, to powiedziałabym, sytuacja odwraca się o 180 stopni na waszą korzyść. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy energię bezpieczeństwa i sukcesu materialnego, bezpieczeństwa finansowego, więc jest przywracanie równowagi w finansach po nowiu dla raków. A gdyby z tym nie było wcześniej, gdyby w ogóle to nie był jakaś taka wasza pięta achillesowa, nazwijmy to, tylko byście mieli inne problemy, to przywracana jest równowaga tak czy owak w takim poczuciu bezpieczeństwa, no w takim razie wtedy emocjonalnego, tak? Emocjonalnego. Na horyzoncie pojawia się w szansach i możliwościach handlarz nieruchomościami, czyli jeżeli jest tutaj kwestia przebudowy, renowacji, zmiany miejsca zamieszkania, nabycia budynku, sprzedaży obiektu, energia jest bardzo, bardzo dobra i pokazuje się światełko w tunelu w tych kwestiach. Dla innej grupy raków, dla pań zwłaszcza, widzę tutaj dosyć silną energię panny byka i koziorożce. Takiej energii opiekuńczej, bardziej pokazuje mi się to na pracy i finanse niż na cokolwiek innego. Gdybyście pytali o związki romantyczne, to dociągniemy jedną kartę, żeby się zorientować, jak po nowiu energia romantyczno-miłosna będzie u raków się malowała, tak się będzie malowała. Będziecie w pracy. Ciężka praca i zaangażowanie, słuchajcie, i król denarów w szansach i możliwościach. Powiedziałabym tak, praca, praca, praca. Jeśli chodziłoby o związki, to samo w temacie, słuchajcie. Praca i zaangażowanie, cierpliwość, metodyczność. Skupić się na jednej ważnej osobie w życiu, bo tu zawsze skupiamy się na jednym zadaniu, w obrębie miłości. Jest to ta osoba, ta najważniejsza, na której należy się skupić, do czego namawia Saturn. Tu mamy też takie nawołanie do cierpliwości i taka jest rada w tych związkach miłosnych, tak? Bądź cierpliwy, pracuj nad tym związkiem, angażuj się, nie rezygnuj, bo tu premiowana jest ta saturniczna wytrwałość. Wytrwałość, tak karty mówią. W dodatku mówią, że najprawdopodobniej warto, czyli w kategoriach niefajnych, jeśli chodzi o miłość, bo wartościujących, opłaci się. No okej. Okay. Skoro tak karty chciały Wam to pokazać, to proszę bardzo. Przesłanie dla raczków. Poproszę na ten nów. Taki rozgorączkowany będzie ten nów. Otóż i kobieta w czerni. Proszę, piękna jest. Dla mężczyzn raków kusicielka. Kusicielka. Jak się ma do tej energii stabilności? No macie się angażować. Ona ma czarnego kota, widzicie? Jakaś czarodziejka. Ona ma więcej tych kotów. Teraz trzy? To jest nowa, słuchajcie, wyrocznia. Trzy koty. No, kobieta w Black Velvet z czterema równie welwetowymi futrzakami, kotami. Okej. Okay. Szybciutko odszukam. Wyrocznie, co ma tutaj nam do powiedzenia? 32, może być to cyfra istotna, 32, kombinacja tych cyfr, piątka. Już sprawdzam i Wam mówię, kochani, Wy sobie to możecie pokontemplować, popatrzeć trochę na tą kartę, a ja tu Wam już odczytam szybciutko. Róża północy, wiara w siebie, słuchanie i pomoc. O czym mówi ta róża północy? Po pierwsze, że jeśli o mężczyzn chodzi, jest to kobieta, która mieszka na północ od Was, mniej więcej, a poza wszystkim mówi o chwilach, w których trzeba się zatrzymać i spróbować zrozumieć, w jakim punkcie Twojej osobistej drogi się znalazłeś. Tutaj nie ma miejsca na smutek. Wszystko, czego potrzebujesz, to cel. Proszę bardzo, cel i projekt. Projekt i cel. Dobra. Cel i projekt, który musisz powołać do życia i spróbować zrealizować. Może to być miłość, może to być praca.
Nade wszystko koniecznym jest sięgnięcie po techniki medytacji i wizualizacji, by uspokoić duszę i otrzymać pomoc. A to jest ważne, to otrzymanie pomocy. Dlaczego? Bo tu ten Saturn i Procjon, Procjon w koniunkcji ze Słońcem, odwrotnie, Słońce w koniunkcji z Procjonem, Księżyc w koniunkcji z Procjonem, mówi o tym, żeby się z przyjaciółmi nie kłócić, z partnerami i pracodawcami, tylko zapewnić sobie pomoc tych przyjaciół. A więc jeszcze jest taka opcja przy wychodzeniu z tej pułapki, że ci, którzy byli wrogami, spróbować przewartościować to, wrogów zamienić w przyjaciół. No, tu jeszcze jest taka opcja. Dobra. Raczki były po raczkach lewki, lewki, lewki. Lewki, lwiątka, lwiska. Cóż tam? Lewki, lwiątka. Pożegnanie z Afryką. Prowokacyjne mogą być pożegnania dla lwów. Ale nie płaczcie, bo tak właśnie usłyszałam, żeby nie płakać, nie drzeć szat. Oczywiście mówię tylko do tych, które mają taką sytuację. Dlaczego? Bo za 2-3 miesiące będzie nowy człowiek w waszym życiu. Zwłaszcza dla lwic, które teraz włosy z głowy rwą. No to nie warto. Dobra. A tak w ogóle, dla lwów, co my tu mamy w takiej energii ogólnej, czyli energii prowokacji, bo ten element prowokacyjny tutaj w nowiu się zamanifestuje. Czym będzie ta prowokacja w wieży, która się wcześniej pokazała? Odwróconym głupcem. To będzie, prowokacja będzie polegała na tym, co ty lwie, co ty lwie, z czym ty do ludzi w ogóle i do świata? Świat stoi na głowie, a ty coś nowego byś chciał. To jest lekkomyślne, ryzykowne, a ty nie rób tego. A ty, będzie taka prowokacja. Nie rób nic nowego, nie idź w nowe, nie ryzykuj, nie ryzykuj, bo za dużo stracisz. I nie kończ spraw, i nie finalizuj, bo ci i tak to się nie uda, nie wyjdzie. To jest taka maruda, która mówi, nie uda się, nie wyjdzie. A to będzie energia prowokująca, której słuchać nie należy. Dlaczego? Bo przegapicie jakąś okazję na coś nowego. Ostrzeżenie. Nie słuchać prowodyrów, nie ulegać tej energii odwróconego świata, jakiejś takiej energii pułapkowej, stagnacyjnej, że oto nie można wyjść z trudnej sytuacji, bo zawsze można. I optymistycznym aspektem tej karty w odwrocie, w kontekście właśnie tej prowokacji jest to, żeby wręcz przeciwnie właśnie, iść w nowe z brawurą, no trochę z ostrożnością, bo ta osoba jest ostrożna, czyli oczywiście wiadomo, że trzeba przemyśleć sprawy i mieć jakiś plan, natomiast iść w to nowe, to może być nowy projekt, to może być nowy człowiek, nie przegapcie okazji, tak? Nie ulegnijcie tej prowokacji, wiecie... nowości, znaczy inaczej, zmarnowanych szans, bo ktoś właśnie wam może powiedzieć, ty nie wchodź w to nowe, to ci się nie uda, bo zobacz, racjonalnie spróbuję ci to przedstawić. Ty nie masz, lwie, pieniędzy dość, ty nie masz odpowiednich zasobów, odpowiednich kwalifikacji, odpowiedniego czegoś tam, nie? Żeby cię zniechęcić, albo to może być samosabotażysta, ktoś, wiesz, twój cenzor wewnętrzny, twój krytyk, tu w twoim umyśle będzie ci tak podpowiadał. Nie słuchaj, choć bardziej czynniki zewnętrzne pokazują się. Dobrze. Zobaczmy, kochani. A to wiecie, to jest taki własny grób, nie? Takie kopanie własnego grobu jest w tym odwróconym świecie, więc nie. Szanse i możliwości nowiu dla lewków. Szanse i możliwości nowiu dla lewków są takie. No więc właśnie, pożegnać się, słuchajcie, z tą żałobą całą po przeszłości. Bo tu może być taka, wiecie... Komuś zależy na tym, żeby was powstrzymać przed nowym, zatrzymać. Ty stój, lwie, ty się nie rozwijaj, ty nie ruszaj do przodu, bo to dla nas będzie niewygodne. Dla rodziny to może być niewygodne, dla kogokolwiek. Szansą i możliwością, skoro jest trójka mieczy, to jest, trójka mieczy najczęściej mówi albo o prześladowaniu przeszłością, albo o żałobie, stracie, wylanych łzach, albo po prostu są takie interpretacje, że jest to energia intelektualna i mówi o tym, żeby przekuć
błędy, pomyłki przeszłości na swoją korzyść, wykorzystać to w sposób twórczy i intelektualny, bo to dokładnie o to chodzi, wiesz? To jest nauka na błędach pokazana, w związku z tym to jest dla Was szansa i możliwość ponowiu, tak? Czyli, ale też pożegnanie być może z kimś jest Waszą szansą. Może być pożegnanie, słuchajcie, z jakąś energią niedojrzałą w tym odwróconym głupcu, tak? Ja jeszcze doprecyzuję. Pożegnanie czego może być szansą dla Was? Albo wyzwania jakieś intelektualne, niewątpliwie też są szansą, bo tu możemy mieć takie dwie opcje. Proszę bardzo. Ósemka kielichów w odwrocie. Właśnie pożegnanie tego tematu. Ja tu nawet nie widzę to jako osoby, wiecie, tylko to jest taka energia i temat pod tytułem nie mogę ruszyć z niczym nowym, ponieważ nie pożegnałem się z toksycznym starym czymś. Bo w odwróconej ósemce kielichów albo są ciągłe jakieś powroty do czegoś, ciągłe rozkminianie tego samego tematu, albo ewentualnie wciąż jeszcze nie mogę czegoś za sobą zostawić, porzucić w nowe iść, ciągle coś mnie powstrzymuje, ciągle coś mnie zatrzymuje. I teraz chodzi o to, żeby w tej sytuacji też spróbować dostrzec szansę dla siebie, że być może czasowe zatrzymanie jest konieczne po to, żeby za jakiś czas, tak widzę, za jakiś od trzech, no dosyć długo, do 8 miesięcy ruszyć do przodu. Jest taka druga grupa lwów, że może nie ze wszystkim będzie można ruszyć. I ta grupa lwów będzie dość specyficzna, bo po prostu tutaj część lwów może być zatrzymywana przez bardzo trudne sytuacje, naprawdę trudne sytuacje rodzinne, bądź choroby, bądź nawet śmierć kogoś w rodzinie. W związku z tym trudno będzie tutaj, czy widmo śmierci, dlatego że tutaj pokazuje się często u bliskich osób ciężka choroba, osoby chore, którymi trzeba się opiekować, osoby, które są przykute do łóżka i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę jest taki aspekt u części lwów, ja sobie zdaję sprawę z tego, że to nie dla wszystkich, jest poczucie obowiązku i odpowiedzialności, które nie pozwala wyruszyć w nową drogę, ale tu jest powiedziane, słuchaj, w tej sytuacji też jest Twoja szansa na coś innego, nowego. Ty musisz ten ciężki okres po prostu przetrwać, nie masz wyjścia, nie? Od 3 do 8 miesięcy tu widać. Mówię, teraz będę czytać tylko dla tej specyficznej grupy lwów, tak bardzo związanej odpowiedzialnością rodzinną i obowiązkami, i dlatego ruszyć nie mogą w nowe. No, pokazuje się odwrócona wieża, jest zatrzymanie, nie można ruszyć. Tu często jest u bliskich pokazana nieuleczalna choroba i powiem bardzo nieładnie, tak, że wtedy po prostu trzeba czekać, aż ta osoba umrze. Ja wiem, jak to fatalnie brzmi, ale to tak jest. Dopóki ta osoba żyje i trzeba się nią opiekować, nie można zacząć nic nowego, bo ani się nie przeprowadzę, ani nie zmienię pracy, nic. Po prostu ta osoba na przykład jest przykuta do łóżka, a Wy jesteście przykute do tej osoby, bo ona jest na Was całkowicie zdana, tak? Czyli bierzecie pełną odpowiedzialność, opiekujecie się nią. Naprawdę tu widzę taką szczególną sytuację, więc nie martwcie się. Chodzi o to, że los szykuje dla Was coś lepszego. Natomiast po prostu ten proces jeszcze musi potrwać, tak? Musi potrwać. Taką macie drogę życiową, żeby nie zostawiać tej bliskiej osoby w potrzebie. Gdyby chodziło o inne sprawy, naprawdę inne, niezwiązane z tym, to macie taką przestrogę, żeby łapać okazje zawodowe, które na pierwszy rzut oka mogą być takie nie do końca realne. Może Was zniechęcać właśnie obecna sytuacja, w jakiej jesteście, takiego poczucia braku możliwości i szans. To jest tu powiedziane, że jeśli pojawi się coś nowego, bo widzę, że może się pojawić coś nowego, natychmiast, wręcz natychmiast, tę szansę pochwycić, tak? Dobrze, co tutaj w relacjach miłosnych, osobistych, partnerskich się pokazuje? Bo mówię, czytanie zrobiło się bardzo takie specyficzne, więc chciałabym trochę tu poszerzyć to pole badania Was. No, dużo jest energii zatrzymujących. Odwrócona dwójka mieczy mówi w sprawach osobistych, tych miłosnych, i jest potrzeba wypracowania kompromisu, może być bardzo, bardzo ciężko kompromis.
Wszystkie te karty mówią mi też o stracie, o żalu, też takich osobistych i też nie można czegoś zostawić. Dużo jest żalu z tego powodu, trudność, powstrzymanie. Tu nie można zawrzeć kompromisu. Powiedziałabym, w sytuacjach miłosnych dosyć ciężka energia dla lwów, dlatego że po pierwsze tak, i odwrócony świat, zobaczcie, i trójka mieczy, i do tego wszystkiego tutaj mamy, nie mogę ruszyć w nowe. Ta wieża też mnie powstrzymuje, odwrócona, nie mogę ruszyć w nowe, tak jakbym była w potrzasku. I dodatkowo odwrócony paźmierz mówi o dzieciach, energiach niedojrzałych, które mogą być przeszkodą też w tym, żeby właśnie ruszyć w nowe. Może być chore dziecko, albo i nie. Przeszkodą może być dziecko, które zawaliło jakąś naukę. Jest problem w rodzinie. A może być też partner, który jest jak dziecko, z którym trudno jakikolwiek kompromis. No dobra, jest jak jest, zobaczymy dalej. Przesłanie dla lewków. Na nóż. Takie. Dziesiątka. Koniec jest nowym początkiem. Koniec wisi, tak, wisi nad wami. Jeżeli wieża jest w odwrocie, pokazuje się jako nieuleczalna, długotrwała choroba, to albo związek, albo cokolwiek w waszym życiu jest jakąś długotrwającą, nieuleczalną chorobą. I ta karta mówi, ta jutrzenka swobody już jest na horyzoncie. Nawet jeżeli to ma potrwać do tych 8 miesięcy, to i tak widzę, że ten początek będzie, on będzie. Na tym cmentarzu jeden zostanie pogrzebany, a drugi się wskrzesi, będzie coś nowego. To często jest tak, że czyjaś śmierć jest nowym życiem dla was. Upadek jakiejś osoby, bądź odejście, bądź pożegnanie, bądź strata jakiejś osoby będzie dla was szansą i nowym początkiem. No tak karty pokazały, no co ja wam mogę powiedzieć? Teraz doprecyzuję to, bo to nowa wyrocznia. Dziesiąteczka, dziewica morowa. A dziewiczość to nowość. Coś nowego, zobaczcie. Dziewica morowa, przeszkody, wyzwania, uczucie bezbronności. No to właśnie w tej odwróconej, w tej większości kart odwróconych mieliście takie przeszkody, wyzwania, uczucie bezbronności. Powtarza się energia dla lwów. Czujesz się zagubiony, lewku. Nie wiesz, jaki obrać kierunek. Wygląda to tak, jakby przeszkody zatarasowały ci drogę i to z każdej strony, w którą się obrócisz. Możesz być pewien, że to tylko faza przejściowa, a nie mówiłam faza przejściowa od 3 do 8 miesięcy max. Pamiętajcie o tym. Która tak samo przeminie jak wszystko inne. Większa, uniwersalna energia pokieruje tobą. Musisz tylko o to poprosić. Proś. Proś Boga, anioły, wyższą jaźń. Proś o przewodnictwo i przekierowanie cię właśnie ku temu nowemu. O co masz prosić? Żeby ta nieuleczalna choroba już się skończyła. Naprawdę, proś o to. Proście, a będzie wam dane. Tak będzie. Mówię wam, że będzie, to będzie. Panna. Panna po lewkach. Ciężkie lewki miałyście czytanie. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Proszę o tym pamiętać. Panny. Panny też o tym mają pamiętać. Procjon będzie szalał u panie. Albo to takie tęsknoty panny mają. Czym jest moją, co jest moją podstawą w życiu? Czy podstawa, na których ja teraz stoję, zacznę nietypowo, bo tak mi przyszło do głowy. Czy podstawa, na których ja stoję teraz, to jest właśnie to? To jest ten stabilny fundament? No to zobaczmy, panienko. Bo takie pytanie sobie zadasz. A ja w twoim imieniu już je zadaję. Tak, panienko, możesz mieć wątpliwości, a ta karta, cieszy mnie to bardzo, rozwiewa te wątpliwości. Masz solidne podstawy do działania. Portal się otwiera, albo już się otworzył, albo za chwilę się otworzy. No tyle, ile panien, tyle powiedzmy tych etapów wchodzenia w to nowe, ale podstawy są. Można budować nowy dom, mówi ta karta. Myślisz o przeprowadzce? Tu jest impuls, słuchaj, jest taka szansa. Nie wiem, czy już teraz. Chyba jeszcze nie czas.
jak tak sądzę. Może pieniędzy jest za mało, może czegoś innego, jakiegoś zasobu może brakować, ale jest bardzo taka fajna aura i dla zarabiania pieniędzy, i dla sukcesów finansowych, dla przeprowadzek, w ogóle zmian swojego miejsca w życiu. Ja pytałam, czy twoje podstawy są stabilne. Tak, twoje podstawy są stabilne, bo Asdenar właśnie mówi o sukcesie szeroko pojętym i dobrobycie szeroko pojętym. I to nie chodzi tylko o korzyści materialne, ale w ogóle słuchaj, o dobre zdrowie. Ja myślę, że część panien naprawdę nosi się od dłuższego czasu z chęcią posiadania własnego domu. Chciałybyście mieć własny dom. Ta karta mówi, jesteście w energii dochodzenia do tego celu. Jest to wam pisane. Jest wam pisany nowy dom. Jest wam pisany nowy dom. Dla innej części panien jest wam pisany początek dobrego okresu finansowego. Dopiero początek. No więc te, które nie miały pracy, nie mają, szukają, no to powiem na pocieszenie. I jesteście, macie zagwarantowany, uwaga, początek, bo to jest karta początku dobrego okresu finansowego. Zdecydowanie tak. Początek dobrego okresu finansowego. Tu mnie tu swędzi mnie coś. Czyli podstawy stabilne są. Skąd przyjdzie prowokacja w okresie nowiu? Jakaś prowokacja będzie element prowokacyjny, ale uwaga, prowokacja nie musi być czymś złym. Może coś was rozbudzić, albo was sfrustrować i wkurzyć. Więc zobaczmy, czym będzie ta energia prowokacji dla panienek. Tym. Odwrócona szóstka denarów. Poczucie niesprawiedliwości. A widzicie, działacie z silnej pozycji, jest szansa. Natomiast przyjdzie prowokacja, żeby zachwiać waszymi podstawami. Przyjdzie prowokator. Przyjdzie energia prowokująca. Która powie, słuchaj, kochana panienko, i to jest energia zazdrości, taka energia, słuchaj, która nie potrafi dawać. Tak naprawdę to ona też nie potrafi brać, ale bardziej dawać, nie? Chętniej weźmie niż da. Pojawi się taka energia kontrolująca was. To ten Saturn po prostu tak zadziała, który będzie chciał sprawować nad wami kontrolę. To może być jakiś byk dla panny, albo inna panna, albo koziorożec. Najbardziej wyczuwam byka, który może tutaj chcieć kontrolować ciebie i twoje pieniądze, nie? Albo jakiś urząd, albo po prostu, nie? Taka energia, która. Tylko pamiętaj, że ty jesteś w asie denarów. Jesteś w asie denarów. Co może, to jest pamiętajmy, że to, nie, to jest energia prowokująca. To nie znaczy, że tak będzie, że ty nagle stracisz dużą sumę pieniędzy, czy ktoś cię okradnie. Nie, tak ponad wszelką wątpliwość tak nie będzie, bo jesteś w asie denarów, więc tak nie będzie. Ale mogą być zakusy na twoje konto, na twoje pieniądze, w ogóle na twoje jakieś zasoby. Na twoją energię, na twój czas, twoje zaangażowanie, może ktoś ci powiedzieć prowokacyjnie, nie dość mocno się angażujesz w tę pracę, albo nie dość dobrze to robisz. W ogóle może nie dość dobrą osobą jesteś. To jest prowokacja, więc wiecie, nic ponadto, nie? Dobrze, szanse i możliwości tego nowiu, panienki, szanse i możliwości tego. Nowiu. A może jeszcze sprawdzę, po co jest ta prowokacja w ogóle? Zawsze jest jakiś cel wyższy. Nie ma przypadków. Po co ta prowokacja w odwróconej szóstce? A, widzisz, jeszcze inny element się odsłania. Odwróconego dostatku. Ktoś chce was pozbawić jakiejś części dochodów, jakiegoś dostatku i dobrobytu. Jest taka prowokacja, bo tu jest jakby cel taki. Ewentualnie tutaj jest pokazana miłość bez wzajemności. Prowokacja to jest miłość bez wzajemności w dwóch aspektach. A ty, panno, nie dość mocno mnie kochasz, na przykład. Tu są takie pretensje, takie prowokacyjne rzeczy. Ktoś może was prowokować, widzę, przy tym odwróconym asie kielichów, brakiem wzajemności, takim okresem niepłodności, niepokojów emocjonalnych. To jest prowokacja. Ta prowokacja ma ci uświadomić, że jakaś relacja w twoim życiu ma niską wartość, bo tu jest niska wartość w obydwu kartach.
jakaś relacja w Twoim życiu, no w kielichach to najczęściej emocje i uczucia, ma jakąś niską wartość. Więc w sumie dobrze, niedobrze, czy ona się pojawi? No chyba dobrze, bo najprawdopodobniej zrezygnujesz z czegoś właśnie takiego, co zaniża Twoją wartość na rzecz wejścia w nowe. Coś nowego się szykuje dla Panien, zdecydowanie. Zobaczmy, kochany Pan, dalej. Ten energia nowiu trwa do 8 sierpnia. Jakie szanse i możliwości przyniesie ten nów dla Panienek? Takie. Odwrócona królowa kielichów. Odwrócona. To jest szansa. To jest szansa. Ja widzę tu tak. No mam tu 3 karty pod rząd odwrócone. Strata jakichś osób, które dają coś w zamian, właściwie nie dają, nie dają od serca. Albo trzeba jakąś transakcję między nimi. To jest takie przehandlowanie miłości, tu się pokazuje. Miłość iluzoryczna, jakaś taka nadwrażliwość, zawód miłosny, rozczarowanie. W szansach i możliwościach macie co? Pożegnanie tego tematu. Mówię, tutaj nowy portal się otwierasz. Jest szansa i możliwość, widzę, na coś nowego. Ale wokół nowiu, akurat do 8 sierpnia, jest rozprawienie się ze starym tematem. Panny, będziecie coś żegnały. Coś bądź kogoś. Mężczyźni, jest duża szansa na pożegnanie iluzorycznej miłości z królową kielichów, czyli rak ryby, ten wodny, inny skorpion. Kobiety w zasadzie też mogą tutaj pożegnać jakiegoś raka ryby bądź skorpiona. Dlaczego? Bo ta osoba jest cholernie nadwrażliwa. Związek z nią jest bądź był rozczarowujący, zdradliwy, obniżający poczucie waszej wartości. No, i kontrolujący w jakiś sposób. Gdybyście wy, nie daj Boże, były na tej pozycji kontrolującej ludzi, pieniądze, to też tylko dla was lepiej, bo po prostu tak, wiecie, dostaniecie obuchem i dojdzie do was, że to po prostu nie ma sensu, nie? Trzeba zmienić strategię działania i już nie z tymi osobami, nie tymi metodami, tylko inaczej. No, zdecydowanie na nowo i inaczej. Okej, okay, no to w sumie dobrze, no. Okej, okay, zobaczymy teraz dalej, co tutaj macie na wyjściu. Energia wieńcząca ten nów, czyli wokół 8 sierpnia, jest zadowolenie. Przepracujecie tę saturniczną lekcję. I to, co dobrego, to zobaczcie. Jest to nowe i jest samo zadowolenie. Będziecie zadowolone. Z dniem 8 sierpnia, a nawet bliżej września, bliżej waszych urodzin, ja po prostu widzę zadowolenie, satysfakcję i taką sytość. Poczucie radości. Albo jest poprawa zdrowia, albo jest odniesienie sukcesu materialnego, albo jest nowa praca, albo generalnie spełni się jakieś wasze życzenie. Ale takie w pojedynkę, bo to jest karta singla. To jest karta singla. U innych grup, nie grup, tylko znaków, pytałam o te związki miłosne też, więc tu też zapytam, co tam na horyzoncie w miłości dla panien, bo tu bardziej widzę singla, ale to może chodzić tylko o finanse, więc zobaczymy, czy inna energia jest w miłości, czy też to samo. Miłość u panienek w nowiu. Nowo nowość i początek. Nowe, świeże idzie do was. Nowe, świeże idzie do was. No też mówię właśnie, że przechodzicie przez ten etap bycia singlem, bo żegnacie te tematy takie, no niefajne, miłość bez wzajemności, po prostu jakieś iluzje, jakieś takie, wiecie, kalkulacje takie księgowe w tej szóstce odwróconej denarów. A co w miłości? Paść denarów, coś nowego. Energia młoda, świeża w pozycji prostej, dość obiecująca, ale stabilna. On idzie powoli, stabilnie. Panna Byk Koziorożec, niekoniecznie chodzi o stabilność i stabilizację. O miłość zapytałam, więc w kontekście miłości konkretnie karta dworska, czyli człowiek do was idzie. Idzie do was konkretnie człowiek,
Może być to człowiek od Was młodszy, bo to jest często osoba ucznia, dziecka wręcz, czyli kogoś młodszego. Dla kobiet to może być partner młodszy, widzę różnicę wieku. A druga opcja jest taka, że razem uczyć będziecie się miłości na zupełnie jakichś nowych zasadach, zaskakujących dla Was obydwojga, mam wrażenie. I dla Ciebie, i dla niego. I co na horyzoncie? Na horyzoncie w miłości widzę wytrwałe podążanie tą ścieżką. I tu odnosi się sukces dzięki pracy i zaangażowaniu w tę relację, czyli bardzo dobre rokowania. Panny, to coś nowego dla Pani. Dobra. Po nowiu, czyli po właściwie już 8 sierpnia, nie? Takie energie tu się pokazują bliżej Waszych urodzin. Przesłanie dla panienek poproszę na nów. Takie macie przesłanie. No, to jak dwa kielichy wygląda, choć to jest nowa wyrocznia i ja jej nie znam. Więc ją sobie obejrzę, bo pierwszy raz widzę. No serio, pierwszy raz widzę. Kobieta w masce, mężczyzna w masce, laski weneckie tańczą, przytuleni w uścisku miłosnym, wygląda jak dwa kielichy albo kochankowie, proszę bardzo. Widzicie? Już Wam odczytuję, o co chodzi, bo nie wiem, o co chodzi. Czuję, że to są dwa kielichy. A czy są, to się zaraz okaże. Łagodny taniec. Tak jest zatytułowana ta karta wyroczni. Miłość, objęcie, związek. No widzicie, panienki, to ja myślę, że ten as denarów, ten nowy dom i te Wasze podstawy i to, co żegnacie, bo szansą dla Was, słuchajcie, były nawet te niepokoje emocjonalne. Takie poczucie tej iluzji. W miłości idzie coś nowego. No i tu mamy miłość właśnie. Dobra. Miłość, objęcie, związek. Nawet jeśli związki na zewnątrz wyglądają na perfekcyjne, pod powierzchnią prawdopodobnie pojawiają się problemy. W rzeczywistości może zakraść się pewne niedowierzanie lub uczucie, że coś nie przebiega zgodnie z planem. No to jest właśnie ta Wasza szansa, żegnanie tego, co coś nie przebiegało zgodnie z planem. Jeżeli myślisz o jakimś ze swoich przeszłych związków, o przeszłości, musisz zmierzyć się z tym tematem raz na zawsze, a nie mówiłam, z przeszłością, tą iluzoryczną miłością, zmierzyć się musisz raz na zawsze, zamknąć to i móc iść naprzód z kimś nowym. Proszę, masz tu nowego albo nową. Mężczyźni też oglądają. Ok. Jeśli zaś szukasz miłości, pomyśl o tym, że ona może być bliżej niż myślisz. Miłość jest bliżej niż myślisz. A wiem, że myślisz, że jest bardzo daleko. No to jest bliżej niż myślisz, panno. Ok. Wagi, 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 wagi. Wagusie, kochany. Moja córeńka jest pod tego znaku. Wiecznie się waham, nie wiem, co zrobić. To czy to? Na prawo czy na lewo? No, to tak macie, nie? Tak macie. Dobra. Czy waga ma mocne podstawy? Jak ta równowaga u Was wygląda na nowiu? Spójrzmy szybciutko. Tak. Dziesiątka denarów. Bardzo fajnie. Po pierwsze, kres jakiejś trudnej sytuacji po to, żeby się ustabilizowało. Widzę stabilizację. W dziesiątce denarów jest też stabilizacja finansowa pokazana. W ogóle to jest taki układ strukturalny, domowo-rodzinny bądź w pracy. Generalnie tutaj mamy takie poczucie satysfakcji i sukcesu z czegoś. I nawet jeśli tego wcześniej nie było, nawet jeśli tego teraz nie ma, to do 8 sierpnia sytuacja klaruje się w tym kierunku, dlatego że jest powiedziane, macie podstawy do tego, by działać w sposób stabilny, żeby się umacniać. Działacie z dość silnej pozycji, tak? Jest naprawdę dobrze. Jest dobrze. Macie też taką przewagę konkurencyjną, gdyby jakieś wagi się wahały, to znaczy wahały się, miały dylemat, no nie jestem może dość dobra, nie mam wystarczających zasobów. To ta karta mówi, masz wszelkie podstawy do działania
i do osiągania sukcesu, bo 10 denarów masz silne podstawy, nie ma więcej. Panna na przykład tam miała w podstawach asa denarów, czyli dopiero coś się zaczyna, jest impuls, ale jeszcze nie ma wszystkiego, nie? A wy praktycznie macie wszystko, co jest potrzebne do działania, żeby sukces osiągnąć. Tak macie powiedziane. Ok, energia prowokacyjna, która przyjdzie do wag z zewnątrz, patrzę na czas, w okresie nowiu, do dnia 8 sierpnia będzie funkcjonowała, zamanifestuje się w waszym życiu, sprowokuje was odwrócony król mieczy. No część wag pójdzie do sądu, część może pójść na operację jakąś chirurgiczną, lekarz się pokazuje, szpital, różne rzeczy tutaj mogą być, bo tu jest specjalista, fachowiec. Będziecie poddane jakiejś hiperkrytycznej też energii, czyli energia pretensjonalna do was idzie, prowokacyjna. Dużo zadawanych pytań, ale wasza pozycja jest silna w 10 denarów. Być może jakieś wagi będą walczyły o pieniądze w sądzie bądź poza sądem, gdzieś o pieniądze w firmie. Macie powiedziane, że to energia prowokacji tak będzie wam szpilki wbijać. Dużo pytań. Wy będziecie musiały odpowiadać. Tak was będą przypierać do ściany. Ale wasza pozycja jest mocna. Powiem tak, tu macie też taką przestrogę, ostrzeżenie i radę. 3 w 1. Nie dajcie się. Po prostu się nie dajcie tej energii. To jest tylko prowokacja. Nie ulegajcie tej prowokacji. Intelekt, opieranie się na faktach, rzeczowość będzie premiowana. Tak? Doprecyzuję tego odwróconego króla mieczy, tę energię prowokacji. No, odwrócony as mieczy, słuchajcie, wiele tutaj mają spraw sądowych, wagi, sprawy sądowe, urzędowe. Bitwa o pieniądze jak najbardziej się pokazuje. Dużo energii prowokacyjnej, bardzo hiperkrytycznej, bardzo. Gdyby chodziło o naukę, też tu podstawy są silne. I powiedziałabym tak, że tutaj nie uziemiajcie tej energii mieczowej, tylko właśnie ten miecz ma być skierowany ostrzem do góry, czyli szybujecie, tak? W tych aspektach intelektualnych, to znaczy wymyślajcie jakieś nowe pomysły. To jest dobry czas na wymyślanie nowych pomysłów i planowanie. Może jeszcze nie wcielanie w życie, ale do 8 sierpnia możecie wymyślić jakiś biznesplan całkiem przyzwoity, coś takiego, nie? Planować przyszłość. Sprawdźmy szanse i możliwości, bo to była ledwie prowokacja, która niewątpliwie was jakoś tam dotknie. Mogą być też hiperkrytyczni ludzie w waszym otoczeniu, nie? Ale takie tak zwane autorytety, ktoś, kto jest wyżej nad wami. Energia ojca, energia władzy, energia urzędu, sądu, energia to, co było w procjonie. Kto tam był w tym procjonie? Aha! Jak ktoś ma do czynienia z policją czy z wojskiem, no to też, nie? Jakiś taki aspekt się tutaj pokazał. Komornik na przykład. Komornik też. Na niektórych może zapukać, ale nie bójcie się. Szanse i możliwości. Takie. Odwrócona ósemka kielichów. Nie mogę odejść, nie mogę zostać i to jest w szansach. Jak to rozgryźć teraz? Bo szansą i możliwością tak naprawdę jest tutaj no może być taka propozycja urzędowa na przykład, żeby czegoś, że już wiem, żeby z czegoś nie rezygnować, żeby zostawić coś tak jak jest. To w tej energii prowokacji, to jakbym powiedziała, nie guźcie się na to. W ogóle nie guźcie się wagi na jakieś takie zgniłe kompromisy, wiecie? Bo widzę taką energię zgniłego kompromisu. A w związku z tym, że macie tutaj te 10 denarów, to ja bym powiedziała, że trzeba zawalczyć o siebie, swoją pozycję, nie godzić się na zgniłe kompromisy. I właściwie to jest dla was szansa. To, co jest prowokacją, to tak naprawdę widzę jest szansą. Bo będziecie prowokowane do tego, żeby się ugiąć, żeby się z czegoś wycofać, żeby czegoś nie robić, żeby nie iść w nowe. O, bo te karty często mówią urzędnik, czy ktoś tam mówi, a nie, 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 ty nie pójdziesz w nowe, ty nie możesz, nie wolno. Szansą dla was jest tutaj walka o swój status po prostu, nie? Jeszcze doprecyzuję tę ósemkę kielichów w odwrocie, o co tu chodzi, w tych szansach i możliwościach dla wag.
Odwrócony diabeł, no proszę bardzo. Szansą i możliwością jest dla Was uwolnienie się od kogoś bądź czegoś toksycznego, kochane wagi. Toksycznej pracy. Zostawienie tego za sobą. Tu nie mogę się zdecydować, jak to waga, zostać czy odejść. A po stronie szans masz tutaj właśnie uwolnienie się z czegoś bardzo, bardzo toksycznego i zniewalającego, gdzie stosuje się podejrzane techniki działania. Ten akurat jest tutaj malarzem i tatuażystą. Podejrzane techniki działania. I rzucacie to, idziecie w coś nowego. Porzucacie tego wielkiego tatuatora, który Was jak tatuuje. Piętno Wam tu wyciska na ramieniu. Zła, niedobra, zły, niedobry. No. Szansą jest dla Was zostawienie tego do dnia 8 sierpnia i będzie taka energia właśnie pozostawienia czegoś toksycznego. To macie w szansach i możliwościach. Dobra, zobaczmy, bo tak pytałam też w przypadku innych znaków. Energia na pracę i na miłość szybciutko. Na pracę jest taka, czyli dwójka była w to, co miał baran. Tym samym kluczykiem można otworzyć tę samą branżę na przykład. Przenieść się gdzieś albo dwa źródła dochodu równolegle. Albo w ogóle to, co umiecie, już wykorzystujecie talenty. Idziecie w inne miejsce i możecie zdobywać świat, jest powiedziane, nie? W pracy, choć tutaj jeszcze nie ma ostatecznej decyzji, jeszcze jest to rozdroże, ale jest szansa i zobaczymy, jest szansa w pracy, na nową pracę jest szansa też, a zobaczymy, co w miłości, wypadła arcykapłanka, niech będzie w miłości, no to bym powiedziała, na razie nic nowego, na razie nic nowego. Na razie nic nowego, tu mamy stałość, stabilność w temacie, szału nie ma, ale też nie jest źle, o tak bym powiedziała. W związkach stałych to jest kapłanka domowego ogniska, osoba, która troszczy się o domowników, matka, żona. Dla mężczyzn tutaj często pokazuje się osoba kochanki przy tym odwróconym diable. Nie można z nią zerwać. Panowie spod znaku wagi działają w jakiś sposób bezprawnie, no bo w dwójce była, mają żonę i kochankę i jednocześnie właśnie jest ta kobieta. Jeśli nie mają, to mają ochotę kochankę mieć, po prostu. Tak, jest duża pokusa. Dla singli zupełnie do 8 sierpnia nic nowego nie widać, przykro mi. No i tyle. Właściwie to wszystko sprawdziłam. Przesłanie dla wag na okres nowiu jest takie, kochane. 18. Tej kobieta samotnie stoi, jakieś tutaj nietoperze nad nią latają, a za nią zamek, widzicie? Numer 18 może być ważny. Cyfra 18 jest nowa wyrocznia, więc sprawdzam, o co chodzi. Generalnie to tak, sen księżniczki, tak jest zatytułowana ta karta, troska i uwaga, ponowne narodzenie, nowe okazje. No to co Wam mówiłam, nowe okazje będą, tak jakbyście się ponownie miały narodzić. Tu właśnie głównie kwestie zawodowe i prawne widzę, w tych związkach osobistych, to tak romantycznych, to bym powiedziała, układy mogą być podwójne, ale żeby tak zupełnie ktoś całkiem nowy, to nie. Bardziej na pracę. Sen księżniczki. Kiedy się rozejrzysz, stwierdzisz, wago, że inni posuwają się do przodu, podczas gdy ty drepczesz w miejscu. Takie masz poczucie. Nietoperze określane są często mianem strażników nocy i tak właśnie symbolika tej karty ma ci przypomnieć o tym, że zawsze jest ktoś, kto się o Ciebie troszczy i dla kogo Ty jesteś ważny. Nawet jeśli czujesz się osamotniony. Te stworzenia symbolizują ponowne narodziny i są znakiem tego, że jesteś na początku nowej fazy życia. Zdecydowanie Ty stoisz tutaj przed jakąś decyzją. Bardziej czuję, że w pracy, ale dla niektórych wag mogą być to takie dylematy wchodzenia też w relacje miłosne. Jeszcze tego nie widać na horyzoncie, natomiast mogą być jakieś układy bardzo uzależniające, z których Wy chcecie wyjść.
I to jest wasza szansa. Szansa na nowe wiedzie też przez uwolnienie się od energii toksycznych, nie? Zdecydowanie. Jest tu powiedziane, że waga po 8 sierpnia jest predestynowana do wejścia w nowe układy. I to w zależności od wieku i potrzeb i możliwości będą to różne układy. Rzecz jasna. Zobaczmy teraz, kochani, tyle wagi. Skorpionki, skorpionki, skorpionki. Skorpioneczki, co tutaj skorpionki na horyzoncie mają? Uśmiecham się, bo ja też jestem dosyć mocno skorpioniasta, więc zawsze jak mówię skorpiony, no to sobie wyobrażam, a może coś dla mnie tam będzie. Choć skorpionem nie jestem, ale ascendent mam. No i mnóstwo planet w skorpionie, Wenus, Jowisz. No to wiecie, sporo, sporo się tego uzbierało. Więc jakiś tam wpływ to ma. Chociaż zawsze powtarzam, że najważniejszy jest znak słoneczny. Najważniejszy jest znak słoneczny, o tym pamiętajcie. Nie ascendent, nie, zdecydowanie nie. Ascendent to jest raczej, jak jesteście postrzegani przez otoczenie. Dobra. No nie tylko oczywiście, ale to już na wykład nie ma czasu, bo nie ma czasu. Dobrze. Skorpionki, skorpionki. Podstawy tego nowiu dla Was. Czwarty dom, rak, w związku z tym dom, rodzina, podstawy. Wywrotowa energia, powiedziałabym. Wywrotowa energia. No to tak, siódemka denarów, no to mówi o tym, że w ogóle słuchajcie, już inwestycja jest jakaś opłacalna. Nie opłaca się czekać na jakiś zwrot, bo ten zwrot nie nastąpi. Za długo się na coś czeka. Jakoś nie widać owoców własnych działań, tak? O co tutaj chodzi? Najczęściej to wiecie, to brak satysfakcji z pracy, takiej zawodowej. No to mnie to zupełnie nie dotyczy, bo ja satysfakcję mam, czyli widać tutaj niekoniecznie. Tu mamy, ale ja o podstawę zapytałam, tak? To może być coś takiego jeszcze innego, że skorpionki możecie czuć się finansowo niepewnie, że te wasze podstawy są właśnie takie rozchwiane. Ja powiedziałam energia wywrotowa. Dlaczego energia wywrotowa? Dlatego, że źle, przewrotna, niewywrotowa. Widzicie? Teraz na to wpadłam. Przewrotna. Tu może być coś takiego, że wy kochacie pracę i praca wam się odwzajemnia, też was bardzo kocha. Dużo jest tu takich działań. Natomiast nie ma czasu na odpoczynek i nie ma czasu na urlop. Aha. I tu chodzi o takie wyważenie, o wypośrodkowanie, gdzieś znalezienie równowagi między jednym a drugim celem. Co jeszcze? Mówię, to jest tylko okres nowiu, tak? W nowiu po prostu będziecie sobie zadawać takie pytania. Czy ta moja praca ma sens? Nad czymkolwiek, nad związkiem, nad... Wiecie. Czy mój jakiś długoterminowy układ ma sens? Małżeństwo, które trwa 20 lat, czy ma sens? Skorpion może się zapytać. Praca, w której jestem już od tylu lat, czy ma sens? Bo tu są jakieś długoterminowe inwestycje, które jawią się w kategoriach braku satysfakcji. No, czyli to nie muszą być tylko inwestycje finansowe. Nie. Takie właśnie, takie poczucie tylko, to wiecie, to jeszcze nic z tego nie wynika, że tu będzie nagle jakieś takie, czy strata pieniędzy, czy problemy finansowe. Nie. To jest takie poczucie, że te podstawy nie do końca są stabilne w moim życiu. Nie. Skąd to poczucie? Zaraz sprawdźmy. Stąd. Ma pyrrusowe zwycięstwo. Nie ma przegranych, nie ma wygranych. Część skorpionów się rozwiodła, widzę. No to też może mieć takie poczucia, że na polu bitwy zostali sami, ale też tak naprawdę nie ma przegranych, nie ma wygranych. Dlaczego? Bo wszyscy jednakowo zostali poranieni, tak to można powiedzieć. Albo ewentualnie w ogóle chodzi o coś zupełnie innego, że cały czas te podstawy są takie rozdygotane, bo wciąż czujecie się przez kogoś oszukiwani. Tak jakby ktoś was ciągle oszukiwał, nie?
Albo jakieś takie, wiecie, ale to jest tylko takie poczucie, jakieś przebiegłe, chytre energie krążyły wokół i coś wam próbowały ukraść. Ale to jest poczucie, to jest na poziomie podświadomości. W ogóle tak nie musi być. Dobra, konkret teraz. Słuchajcie, energia prowokacyjna, jaka niewątpliwie przyjdzie do was w nowiu, bo do wszystkich zapuka. Czym będzie ta prowokacja? Energia prowokacyjna, czyli procjon plus nów w księżycu, plus Saturn, który tutaj jest tym cenzorem takim krytycznym, ojcem, władzą, no, urzędem. Prowokacja. Czym będzie prowokacja? Skorpiony, zobaczmy. Tym. Odwrócony paź kielichów was sprowokuje. To może być dziecko wasze, bądź energia jakakolwiek niedojrzała, młoda, gdzie się okaże, że ani kielich nie jest ze złota, tylko jest z tombaku. To, w co wierzyliście, przestało mieć sens, ale też taka prowokacja, prowokacyjne może być odwołanie jakiegoś spotkania. Czyli tu są dwie opcje. Po pierwsze, jakieś zaproszenie okaże się pomyłką do jakiegoś przedsięwzięcia. Tu najczęściej emocjonalno-romantycznego. Coś tu będzie właśnie takie niedojrzałe. Pokazuje się, że nie warto było na to czekać, na to spotkanie. Straciliście dużo niepotrzebnego czasu. Tak naprawdę żadna ze stron, która się umawiała na to spotkanie, do którego nie doszło bądź nie dojdzie, nie będzie zadowolona. I dość prowokacyjnie tutaj pokazuje się taka energia iluzji i podstępu. Albo i nie, po prostu rozczarowująca energia jakiegoś zaproszenia kogoś do, najczęściej do miłości, do związku, nie? Tu mamy odwołanie spotkania. Zaproszenie okaże się być pomyłką, a dlaczego to będzie prowokacją, to nie bardzo rozumiem, więc sprawdzę jeszcze. Dlatego, aha, ktoś wolał lub woli być sam i wam o tym nie powiedział, bądź zapomniał powiedzieć. Albo ewentualnie, tu mamy dwa razy kieliszki, są nadużycia jakieś. Nadużycia. Osoba, z którą macie do czynienia, skorpiony, dopuszcza się jakichś nadużyć. Tak mogę wam powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, jakie tu są nadużycia. Wiecie co, tu pokazuje się osoba jakaś taka niestabilna emocjonalnie, tak w ogóle. I widzę taką energię braku zadowolenia, która jest głównie wywołana przez to, że ktoś jest zadowolony. Paradoks polega na tym, że wy jesteście niezadowolone, a ktoś jest zadowolony i przyjdzie wam pokazać to swoje zadowolenie. To jest takie trochę jak napluć komuś w twarz i się śmiać, nie? Z taką prowokacją się tutaj spotkacie. Takie ha, 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 ten wiecie, to jest ta dziewiątka kielichów. Ktoś jest dumny z siebie i zadowolony. Często właśnie nadużywa ludzi, alkoholu, czegokolwiek nadużywa. I to będzie ta prowokacja, która będzie brzmiała mniej więcej w taki sposób. Moja sytuacja jest ustabilizowana, moje życzenia się spełniły, a twoje, skorpionie? A w podtekście nic ci się nie udało, dlatego że najprawdopodobniej jesteś niedojrzały, nie dość odpowiedzialny. Wiecie, to jest taka prowokacja, o to chodzi. Taka energia prowokacji się tu u skorpionów pokazuje. Zobaczmy szanse i możliwości tego nowiu. Szanse i możliwości tego nowiu, skorpiony. Takie? Odwrócona sprawiedliwość. Jeśli o możliwość chodzi, no to tak, spotkamy się w sądzie albo spotkamy się gdziekolwiek indziej, w urzędzie, gdziekolwiek. Ale wiecie co, tu raz, że tu w ogóle do jakichś spotkań takich romantycznych to nie dojdzie. Tu w ogóle jest coś w kategoriach przegranej pokazane. Tak, przegranej sprawy, przegranego czegoś. Ale to jest szansa dla was. Więc. No, ciekawe, nie? Odwrócona sprawiedliwość jest dla was szansą.
Słuchajcie, wiele różnych opcji, bo tak, część skorpionów, no różne grupy będą, widzę już teraz. Szansą dla Was może być rozstanie z partnerem, rozwód, po prostu. Rozwód z małżonkiem może być dla Was szansą, tu widzę, dużą. Żeby się w końcu pozbyć tej energii, braku satysfakcji, iluzji i nadużyć w tym związku. To jest pierwsza rzecz. Inna grupa skorpionów. Szansą będzie też wyjście z jakiejś sytuacji, bo tu mamy pożegnanie. Zdecydowanie szansą jest jakieś pożegnanie, rozstanie z kimś lub z czymś, z jakąś energią oszustwa po prostu, wykorzystywania Was, odczuwania niesprawiedliwości z tego tytułu, tak? No, a szansą też może być po prostu wyrok, decyzja sądowa jakaś. Tu macie taką opcję, doprecyzuję. I rozpoczęcie czegoś nowego, wejście w nowe. Coś trzeba będzie zakończyć, z czymś się rozstać. Bo tu widać, że w doprecyzowaniu mamy więcej optymizmu i poszukania sobie czegoś nowego, ale też przywrócona jest wiara w ogóle w sens życia nawet, nie? Jeśli nie o to by chodziło, to po prostu, no, szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, nowej pracy, projektu, związku, różnych rzeczy. Co w pracy, co w miłości, w pracy u skorpionów mamy sytuację dobijającą. Coś Was w okolicach nowiu dobije i powiecie, to koniec, mam dość. Albo ktoś niedojrzale zareaguje histerycznie na problem, to w pracy, natomiast w miłościach, w nowy by trzeba iść, stary zostawić, podjąć decyzję. Czyli w miłościach to od razu mówię tak, nic świeżego, nic nowego, to dopiero może się pojawić, ale nie teraz, bo trzeba wyjść z jakiegoś kłopotu, albo w ogóle słuchajcie, z jakichś zaskakujących decyzji. Tu pokazuje się jakieś zaskoczenie, są trudności. Jest strach przed samotnością, boję się podjąć decyzję, mówi skorpion, bo nie chcę być sam, nie chcę być sama. Podczas gdy karty by. No tu jest taka rada poniekąd gdzieś zawoalowana, żeby w to nowe ruszyć, a z tym starym skończyć, nie? Okej, okay. Co zrobicie? Wasza sprawa. Zobaczmy, kochane skorpionki, przesłanie na nów, który trwa, przypominam, od 20 lipca i energia ta utrzymuje się do dnia 8 sierpnia. Co macie tu, skorpionki? Spójrzmy. Okay, dziecko, dziecko, aniołek siedzi na grobie miłości, karta numer 31, te cyfry mogą być ważne, 31, 3, 1, razem 4, z napisem na nagrobku love, koniec miłości, jakiś grób miłości tu został pokazany, widzicie? Tu jest ten napis love, grób miłości, a tu jest ten płaczący mały aniołek, który tak sobie tu siedzi. Na jakimś grobie. Bo sprawa jest przegrana. Bo sprawa jest przegrana. No to nie warto płakać. Pusty grób miłości się pokazuje. W tym grobie nie ma nawet zwłok. Słuchaj, ten co cię zdradził, to i tak sobie już gdzieś poszedł, poszła. I już się dobrze bawi z kimś innym. Ten grób miłości jest pusty. Tam nie ma trupów. Okej. Okay. Pusty grób miłości, bolesne wspomnienia, ale też, które mają posłużyć czemu? Zmianie i postępowi. Tu jest jakiś koniec, a tu jest jakiś początek, czyli zmiana i postęp jednocześnie. Tak tu sobie kontemplujcie, a ja tu z tej nowej wyrocznie odczytam, bo jej nie znam. Czy czasem masz uczucie, że wszyscy chcą coś od ciebie, co prowadzi do tego, że jesteś obarczony problemami innych? Można się poczuć bardzo osamotnionym, kiedy musimy wciąż dbać tylko o potrzeby innych ludzi. Ale teraz jest pora postawić siebie na pierwszym miejscu. Respektuj własne priorytety, skorpion. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, fakt. Ale musisz nauczyć się bronić i mówić nie. Tu trzeba się bronić i mówić nie. Bo
To nie, to jest tak powiedziane sobie, swojemu dziecku wewnętrznemu, swoim potrzebom, swoim pragnieniom, swoim odczuciom, swojej niewinności. To jest tak naprawdę twoje uniewinnianie. Skorpion się będzie uniewinniał sam. Nikt cię nie uniewinni, sam się musisz uniewinnić. Czyli też rozprawić się z jakimś poczuciem winy najprawdopodobniej. Winy, wina usłyszałam. No a jeśli popijacie skorpiony, to wiecie. To na terapię czym prędzej, już czas. Strzelczyki, strzelce, 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 strzelczyki. Cóż tam strzelczykiem? Strzelczyki są wyjątkowo widoczne w nowiu. Tak jak w ósemce buław i w szóstce buław. Szóstka buław mi mignęła, czyli wyjątkowa jakaś widoczność, albo przynajmniej chęć zamanifestowania się takiego towarzyskiego. No w ogóle chcecie być widoczne. Zobaczymy, czy są podstawy tego czwartego domu, bo to jest rak, podstawy, rodzina. Jakie macie strzelczyki podstawy tutaj? Bo tu mamy tego egzaminującego Saturna, który mówi, jak ty się w tym kontekście, nie wiem, rodziny, tej biologicznej czy duchowej, sprawdziłeś? Tadam, tak. No się nie sprawdziłeś. Szóstka kielichów w odwrocie. Tęsknota i melancholia za tym, co było, za przeszłością, za rodziną. Tęsknota za bliskością. Strzelec ma poczucie tęsknoty za bliskością, za swoją bratnią duszą, za swoimi dziećmi, za jakimś kawałkiem przeszłości, może za własnym dzieciństwem, czy za dziećmi swoimi, jeśli posiadasz. Szóstka kielichów w odwrocie mówi o niespełnionych marzeniach, jeśli chodzi o rodzinę. To nie to, że tam jej nie ma, ona może być. Ale mamy takie poczucie, że coś zawaliliśmy. Ale ta karta ostrzega, mówi, słuchaj, takie resentymenty i takie, wiesz, te tęsknoty i melancholie, one do niczego dobrego nie prowadzą, jak zwykle, nie? Tu trzeba po prostu w Saturnie wziąć się do roboty. Czyli spróbować coś ponaprawiać na tyle, na ile się to da zrobić, ma powiedziany strzelec. Koniec z jakimś resentymentem. Natomiast melancholia, tęsknota jest. Ale szóstka kielichów w odwrocie mówi, to nie wróci. To nie wróci. To nie wróci. Takie są podstawy. Zobaczmy teraz dalej. Szanse i możliwości dla Was, strzelczyki, tego nowiu. Przypomnę, że energia nowiu będzie się manifestowała w Waszym życiu do 8 sierpnia. Tak, do 8 sierpnia. Szanse i możliwości nowiu. No dobra, zmieniłam kolejność, bo miałam zapytać o ten element prowokacji. Przy wszystkich znakach to sprawdzam. Ale widocznie miała być inna kolejność, skoro się pomyliłam. Dobra, szanse i możliwości nowiu. Zobaczmy, są takie. Rycerz Buław. No to jesteście wy. Sami dla siebie jesteście szansą. To jest pierwsza opcja. To jest karta strzelca, wasz sygnifikator. Sami dla siebie jesteście opcją. Przy tej odwróconej szóstce kielichów wszystko od was zależy. Chcecie ponaprawiać, chcecie zbudować jakieś podstawy domowo-rodzinne, czy przywrócić harmonię w rodzinie. Cokolwiek, w ogóle harmonię w życiu. To jest powiedziane, działaj, angażuj się. Rozpalaj te ogniska, bądź przewodnikiem dla innych, prowadź innych, tak? Szanse i możliwości. Rycerz Buław to jest jeszcze inna energia, to jest ta odsłona też w negatywie. Trzeba zawsze pamiętać o dwóch odsłonach, negatywnej i pozytywnej, że po prostu strzelec już nie rozpamiętuje przeszłości, bo dochodzi do wniosku, że nie ma sensu. I rusza w nową przygodę. W sumie dobrze. Negatyw, dlaczego powiedziałam o negatywie? Bo często ta osoba jest nieodpowiedzialna, to znaczy nowa przygoda, tak, ale czasem jest to zbyt takie lekkomyślne i to jest taki hura optymizm, czyli szybko się zapala i gaśnie. Ta buławka szybko może zgasnąć. Dlaczego? Bo może zabraknąć cierpliwości i wytrwałości w podążaniu za celem czy do celu. To jest ten negatyw, ale to co dobre, bo widzę tu też sporo dobrego.
Czyli koniec z jakąś przeszłością. Tutaj jesteśmy jakby kowalem własnego losu zawsze. I strzelec jest sobą, czyli tak naprawdę korzysta ze swojego potencjału i mówi: witaj, przygodo. Jestem gotów, gotowa przyjąć wszystko, co nowe. Czyli tu bardziej chodzi o takie nastawienie niż cokolwiek innego, bo to jest wasz sygnifikator, więc ja doprecyzuję, czym miałaby być tak naprawdę ta nowa przygoda, szansa czy możliwość, bo widać to w takich kategoriach namiętnościowych i waszych. Natomiast czym to jest, to dokładnie nie wiemy jeszcze, nie? Więc sprawdźmy, czym to jest ta szansa. Na romans. Trójka kielichów. To jest szansa na romans, zdecydowanie. Ja tu nie mam wątpliwości. Jeżeli mam rycerza, buław i mam trójkę kielichów, to jest szansa na romans, ewentualnie na bardzo dobrą zabawę, ewentualnie na świętowanie w gronie znajomych, ewentualnie na spotkania towarzyskie. To jest wino, kobieta i śpiew, czyli to jest jakby jasne. Generalnie, słuchajcie, życie towarzyskie, wesoło, romansowo. Na co jeszcze strzelczyki tutaj mają szansę? No, jakieś celebry, huczne obchodzenie, imprezowanie generalnie, czyli huczne obchodzenie imienin, urodzin, miłe spędzanie czasu na romans, ale też na układy trójkątne jest szansa, ponieważ w tym układzie często jest jedna kobieta, dwóch mężczyzn, bądź odwrotnie, mężczyzna, dwie kobiety, bywa i tak. Więc jest taka możliwość, bo raczej nie zaliczyłabym trójkątów do szans. A szansa na co? Na romans, na zabawę, na przyjemność. To jest takie dostrzeganie w codzienności cudów. Każda chwila jest piękna i cudowna, coś takiego. Także w sumie fajne energie, pożegnanie z przeszłością i powitanie nowej przygody. No, nową przygodę widzę u strzelczyków, więc jeżeli jeszcze tego w waszym życiu nie było, to będzie. Jeśli jest, no to macie kontynuację tego, tej historii. Strzelczyki, strzelczyki. Energia prowokująca, ta saturniczna, która tutaj się wokół nowiu zamanifestuje, czym będzie, zobaczmy. W tym śmierć, czyli albo skorpion. Będzie prowokatorem, znaczy prowokatorem nie musi być, taka energia po prostu prowokacyjna tu się pojawia, ale transformująca, to jest transformacja emocjonalna, czyli na czym może polegać prowokacja? Z zewnątrz przychodzą energie zmian, czyli koniec z przeszłością, bo żeby zaczęło się coś nowe, lepsze, to powstaje zwykle no, na ruinach i gruzach czegoś, co umarło. Tu mamy pożegnanie. Pożegnanie, raczej bez żalu, ja myślę, strzelczyki. Tu jest pożegnanie i rodzi się coś nowego. Jedno umiera, rodzi się drugie. Więc w obliczu tych szans i odwróconej szóstki kielichów to może być dość płynne wejście w coś nowego po praktycznie pożegnaniu ze starym. Płynne, czyli takie wręcz błyskawiczne i natychmiastowe. To jest ta energia taka prowokacyjna. Być może ta śmierć ma Was sprowokować do właśnie wejścia w jakiś nowy układ i daje Wam przyzwolenie ta energia skorpioniczna i mówi: tak, wchodź coś nowego. Zakop tę przeszłość w odwróconej szóstce kielichów. Nie warto. No, zdecydowanie. Dobrze, kochani, szybciutko praca i miłość i już dojdziemy do przesłania. Strzelczyki, w sumie fajne energie macie, naprawdę. Co w pracy? W pracy macie energię dziewiątki buław, czyli co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Jestem gotów do kolejnej walki. Jestem gotów na kolejną potyczkę. Trochę jest to takiego poddaństwa pokazanego. Nie podoba mi się ta energia. Od razu powiem, że w pracy szału nie ma. Co to znaczy? W dziewiątce buław od kogoś, od czegoś zależymy. Zależymy od różnych czynników zewnętrznych, a poza tym tu jest właśnie ta władza, da o sobie znać, te autorytety, energia męska bardzo silnie tu zarysowana, ognista wasz żywioł. Ale wcale z Wami niekompatybilne. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj tak sobie, bardziej na polu romansu tu mi się pokazuje, jest tak bardziej optymistycznie.
Natomiast jeśli chodzi o pracę, to tu widzę taką sytuację, że trzeba o coś jeszcze powalczyć. Trzeba jeszcze o coś powalczyć. To jest taka energia wyzwoleńcza. Tak czuję ją mocno, jak wyzwalanie niewolników. To tak wygląda. Spartakus. Często tu widzę osobę Spartakusa i powstanie niewolników. Wyjście spod jarzma, spod czyjegoś buta, uwolnienie się. Taka energia w pracy. A w miłości powinno być lepiej z tego, co tu widać wcześniej, więc zobaczmy, co dla strzelczyków w miłości. Aczkolwiek jest ta prowokacyjna śmierć, więc tu różnie może być. Tadam. No i dokładnie. I będzie różnie. Nie będzie tutaj takiej stabilizacji w miłości, no bo piątka mieczy w odwrocie jest energią chaosu. Piątka zwykle mówi o romansach przelotnych i gwałtownych. Każda piątka tak naprawdę o tym mówi, o zmianie miejsca, o przemieszczaniu się, o romansach. Ale to jest duża zmienność. Rycerz Buław też jest zmienny. I trójka kielichów nie gwarantuje stabilizacji. Może być przeżycie czegoś lekkiego i swobodnego, ale na ile to jest lekkie i swobodne i satysfakcjonujące w odwróconej piątce mieczy, tak się zastanawiam, bo to jest energia pyrrusowego zwycięstwa. Ona mówi o tym, że. A tu ktoś jednak nam wbił nóż w plecy, nie? To są takie wojny napoleońskie, karmiczne. Po prostu co jakiś czas wraca się do tego samego punktu wyjścia, żeby sobie uświadomić, że to nowe tak naprawdę jest tym samym starym. Nowa odsłona wciąż starych problemów. No to nawet gdyby miało być coś nowego u strzelca albo kontynuacja czegoś tam, to pokazuje się jako takie, wiecie co? Usłyszałam morderstwo. No dobra, słuchajcie. Ja doprecyzuję, tak? Ja doprecyzuję tą kartę w miłości, bo to jest dziwna energia w kontekście tych, co były wyżej. Nie wiem. Odwrócona królowa buław. No, wy jesteście w rycerzu buław, a w miłości odwrócona królowa buław w doprecyzowaniu. Osoba wam niechętna jakoś. Taka dla mężczyzn zwłaszcza, bo to jest karta dworska, jest kobieta. Ognista, namiętna, złośliwa, tyranizująca. Ona zawsze mówi: nie zadzieraj ze mną, chłopcze, bo jeżeli ze mną zadrzesz, to wiesz, wylatujesz za burtę, nie? To jest coś takiego. Ewentualnie to jest często kobieta ze znaku ognistego, czyli albo drugi strzelec, strzelec dla strzelca taki będzie. Kobieta powie strzelcowi nie. Także strzelec szybciej pójdzie w jakiś romans, znajdzie sobie kogoś innego. Bo ta jego partnerka spod znaku strzelca już nie chce z nim być. Albo kobieta spod znaku barana, albo ta trzecia ognista lwiczka. Rzadziej, rzadziej. I tu nie ma wygranych w tej bitwie na miłosne prowokacje, czy tam cokolwiek innego. Nie ma. To rada w tej śmierci tu byłaby taka: strzelcu, ty ruszaj w nowe, ponieważ. Gdyby chodziło o jakieś energie z przeszłości, to jest jeszcze gorzej, bo tu mamy jakąś blokadę i tu mamy taką energię bardzo wojowniczą i niechętną. Ale to mówię, to może być związek dwóch strzelców. Wtedy jest jeszcze gorzej. Wtedy to w ogóle jest opcja najgorsza, słuchajcie. Jak strzelec ze strzelcem ma do czynienia, no to jest jakaś masakra totalna, nie? Po prostu piła tarczowa numer 5. Dobrze. Tyle w pracy i w miłości. Także co tam do tego ósmego się wyklaruje ostatecznie, jaka energia. Suma summarum taka. Bardzo fajnie, as buław. Coś nowego. I praktycznie na każdym polu. Generalnie tutaj twórczość, działanie, kreacja, bardzo duży potencjał na wszystko. I to jest wasza energia, energia ognia. Spore szanse i możliwości
po 8 sierpnia jest szansa na coś zupełnie nowego, na jakiś kreatywny projekt, czy miłość również, choć bardziej tu mi się pokazuje cały czas romans, na nowy romans, czy jakieś tam takie przelotne romanse do 8 sierpnia. Po 8 sierpnia widzę taki albo kolejny romans, no po prostu jest jeszcze taka opcja, która jest tutaj wyraźnie widoczna, że strzelce będą tutaj romansowały, coś może będziecie kończyły, po to, żeby po 8 sierpnia wejść w coś zupełnie nowego z kimś innym. Też widzę taką opcję. Dobrze, przesłanie dla strzelców szybciutko jest takie. Co tutaj mamy? 18. No, tu jest sporo samotności. Tu z nowej wyroczni Wam przeczytam. 18, tutaj mamy takie ważne cyfry 1, 8, 9 bądź 81, 18. Co tutaj Wam ma być powiedziane i usłyszane? Syn księżniczki, troska i uwaga, ponowne narodzenie, nowe okazje. No, będą nowe okazje, zdecydowanie. Kiedy się rozejrzysz, stwierdzisz, że inni posuwają się do przodu, podczas gdy Ty drepczesz w miejscu. Nietoperze określane są często mianem strażników nocy, bo tutaj widzisz, fruwają wokół. I tak właśnie symbolika tej karty przypomina o tym, że zawsze jest ktoś, kto się o Ciebie troszczy i dla kogo jesteś ważny, nawet jeśli czujesz się osamotniony. Te stworzenia symbolizują ponowne narodziny i są znakiem tego, że jesteś na początku nowej fazy życia. I to mi się bardziej w okolicach 8 sierpnia pokazuje, ta nowość jakakolwiek, nowa faza życia, bardziej emocjonująca zdecydowanie. Czy stabilna? Nie widać tu stabilności. Cały czas jest tu podsycanie ognia, nie? A ogień, jak wiadomo, no, musi być kontrolowany, bo może pożar spowodować. Okej, tyle strzelczyki. Kto po strzelczykach? Koziołki, koziorożce. Koziorożce, koziorożce, koziorożce. Dzisiaj chyba będzie krócej, zobaczcie, udało się. Jest dobrze. Jestem coraz bardziej efektywna, w krótszym czasie robię mniej więcej to samo. Koziorożce, koziorożce, kochane koziołeczki, koźliczki, koźlątka, kozice, skoczne. W jakichś tam górkach będziecie skakać, saturnicznych. No właśnie, a Saturn, Wasza planeta obowiązku i dyscypliny, bardzo silnie się zamanifestuje w okolicach nowych 20 lipca aż do dnia 8 sierpnia będziecie odczuwać wpływy kosmiczne. Zobaczymy, jakie tutaj macie podstawy do działania w czwartym domu raka, bo nów mamy w raku. Takie. No, jest dyscyplina, jest rozsądek, fakty i rzeczowość. Specjalizacja, czyli technika w domu i zagrodzie. Kupicie sobie nową kosiarkę do traw. Spotkacie się w sądach, traficie na oddział chirurgii, będziecie naprawiać kolana i biodra. Co jeszcze? Wywierać wpływ na innych ludzi, to jest karta naukowca, człowieka mądrego. Czy są podstawy? Są. A wiecie dlaczego? Bo podstawy są tu bardzo obiektywne, bardzo logiczne. W ogóle zalecony jest obiektywizm i rozsądek w działaniu w ciągu tych 3 tygodni najbliższych. Patrzmy dalej. Energia prowokacyjna, jaka tu będzie do Was zmierzała, bo będzie, tak jak dla nas wszystkich. No, tutaj mamy jakieś psychiczne zranienie i jest pokazane w prowokacjach zewnętrznych, z którymi król mieczy, który jest krytyczny, będzie musiał się rozprawić. To wy się będziecie rozprawiać z energią braku zaufania. Mocno to widzę, że tematem przewodnim będzie jakiś brak zaufania w tym czasie wokół nowiu i zajęcie takiej postawy obronnej, czyli tak zdystansowanie się do ludzi bądź problemów. Gotowi będziecie na jakiś kolejny krok, ale przedtem się zastanowicie, dlatego że coś Was mogło zmęczyć, poranić, bądź ewentualnie w ogóle praca, jakieś przedsięwzięcia były bądź są męczące w najbliższym czasie
i konieczność odpoczynku jest to pokazana, tak? Trzeba będzie odpocząć od jakichś problemów, odpocząć od tych prowokacji, bo ile można stać na straży tego poletka i tu się bronić. Tutaj mamy takie poddaństwo, ale nie do końca. Jesteśmy gotowi stoczyć, nie się, tylko stoczyć kolejną walkę. Pytanie, o co tu będziecie walczyć? Bo będziecie sprowokowani do jakiejś walki, ale wy staniecie w miejscu i powiecie, teraz nie czas. Ja muszę odpocząć, zebrać siły i dopiero wtedy z nowym, świeżym umysłem i zasobami sił witalnych stoczę tę walkę. Ja widzę, że będziecie walczyć. Tylko pytanie, o co wy będziecie walczyć? Bo widzę walkę na horyzoncie. O co koziorożec będzie walczył? O odwrócony rydwan? Albo będziecie naprawiać samochód, który się zepsuł. Albo zbierać środki na... Nie żartuję, naprawdę. Zbierać środki na zakup nowego. Albo naprawiać swój system potencji, czyli mężczyźni problemy z prostatą widzę i trzeba będzie chirurgicznie coś z tym zrobić. Autentycznie. Druga opcja zupełnie nie mająca z tym związku, poza tym niezależna od płci. Słuchajcie, koziorożców wiele w wieku przedemerytalnym, po i w ogóle bardzo młodych ludzi. Utrata kontroli nad sytuacją jest tu pokazana, więc chodzi o co? O przywrócenie sobie poczucia siły, zdecydowanie. Zmierzycie się z kontrolą i z nadużywaniem władzy. W związku, w relacjach, w biznesie, gdziekolwiek, z energią jakiejś porażki życiowej bądź kłótnią. To, co tutaj widzę, może być pomocne, zdecydowanie, bo tu będzie walka o to. Czyli to, co będzie pomocne, kochani, to jest odwołanie czegoś. Rezygnacja z czegoś. Odwołanie czegoś. Odwołanie czegoś będzie dla Was dobre, zobaczymy co. Wyjazdu to na pewno, odwołanie wyjazdu wyjdzie Wam na plus. Ewentualnie za czas jakiś, bo tu widzę, że to wymaga czasu. Jest test, ponowne przystąpienie do egzaminu bądź awans w pracy. Są szanse zawodowe pokazane na horyzoncie, zysk, awans. W ogóle atmosfera się poprawi. Tu będzie walka też o przywracanie dobrej atmosfery albo w związkach, w relacjach, w czymś tam i zdawanie egzaminów. Tu będzie gotowość do współpracy. Na razie jest jakieś odwołanie, nie ma gotowości do współpracy, do wchodzenia w relacje. Tu czegoś zabraknie, sił zabraknie na coś, widzę. I dopiero po nowiu jesteście gotowi na nowe projekty zawodowe. Jest też lepszy czas w pracy, widzę. Zmiana stosunku do Was, w ogóle bardziej Was docenią. I jest też tutaj jakiś zdany egzamin. Zdany egzamin. Może być jakaś tutaj sesja poprawkowa we wrześniu się pokazuje dla studentów, ale to może być taka metafora, że w ogóle macie coś w rodzaju sesji poprawkowej. Dwa kroki do tyłu, żeby coś poprawić, coś zmodyfikować, coś być może odwołać, tak słyszę, odszczekać. No, król mieczy czasem mówi, odszczekaj. Żeby z nowymi siłami, zasobem wiary powrócić po nowiu, bliżej września nawet, tu 8 sierpień, ale od 8 sierpnia do września może być ten czas taki, no dużo lepszy dla Was, zdecydowanie, zwłaszcza kiedy minie tak zwana epoka lwa i wejdzie słońce w pannę, do panny, powiedziałam, do panny wejdzie. Końcówka sierpnia, wrzesień, zacznie się lepszy dla Was czas zawodowy i finansowy i egzaminacyjny. To na pewno tak? Dobrze, to taki cały ten cykl prowokacji został pokazany, czy energii, które Was mają sprowokować Was do lepszej wydajności pracy i nie tylko. Zobaczymy szanse i możliwości już konkretnie. Na horyzoncie, no widzicie, mieczowo się robi, dużo tego obiektywizmu, faktów i rzeczowości, bądź urzędów. Silna energia męska, bo w rydwanie ona ma być przywrócona, bo się odwróciło.
A tu as mieczy się odwraca. Co jest dla Was szansą? Szansą dla Was jest dochodzenie jakiejś sprawiedliwości na niwie sądowej bądź innej. I pokazuje się tutaj wyjście z jakiejś blokady intelektualnej. Czyli znowu ta kwestia egzaminów, szkoły, nauki się pokazuje i pracy, nie? Jest powiedziane to, że czasowo teraz będzie zatrzymanie i nie będzie można rozwiązać jakiegoś problemu, to wyjdzie Wam na korzyść, bo Wy się musicie przeorganizować. Po prostu. Okej, co w pracy i co w miłości? Szybciutko. Praca. I te są jakieś blokady w pracy pokazane, jakieś przestoje, tak jakby właśnie, albo utrata pracy też się pokazuje. Część koziorożców ma tutaj utratę pracy po to, żeby nawiązać współpracę gdzie indziej z kimś innym. Może być jakieś wypowiedzenie dla niektórych. A jeszcze inna część po prostu tutaj ma jakąś blokadę, dlatego doprecyzuję, czym w pracy będzie dla koziorożców ta blokada. Dziesiątka denarów w odwrocie, problemy finansowe, czas na zmiany w firmie są pokazane, ale wiecie co, tu pozycja prosta jest, więc powiedziałabym tak, zmiany ku lepszemu, tu o to chodzi. Jakaś reorganizacja w firmie na horyzoncie, przywracanie jakiejś równowagi w firmie, chodzi o to, żeby ustabilizować materialnie, tak, czyli... jakieś zmiany tu na horyzoncie, ale ku lepszemu. Od razu mówię, że w pracy zmiany ku lepszemu. Nawet gdyby tu miało być jakieś pożegnanie się z pracą, to i tak chodzi o to, żeby znaleźć coś lepszego. Jeśli tego nie będzie, tylko pozostajecie w tym miejscu, w którym jesteście, to też po jakimś czasie, czy jakichś takich przelotnych, słuchajcie, blokadach, jest duża stabilizacja. Na plus to wszystko wygląda, tak? 10 denarów pokazuje. Naprawdę i dobry okres finansowy i wysokie zarobki. Także powinno się poprawić, nie? Powinno się poprawić. Już do października to na pewno. Teraz sprawdzamy, kochani, szybciutko sprawy miłosne. Co tam u koziołków? W miłościach. Miłościach. No tu gorzej. Tu wszystko widzę bardziej w kategoriach zawodu, prawa, urzędów, takich rzeczy, rodziny. Ponieważ w miłości, co ja Wam mogę powiedzieć? Fałsz, obłuda, niewierność, brak tolerancji, albo ktoś ma sztywne poglądy i mówi: nie widzę, nie słyszę, nie chcę wiedzieć, odejdź, nie teraz, do mnie nie podchodź, może później. Ucieczka od ludzi się pokazuje, albo od Ciebie uciekają, albo Ty uciekasz. Blokada się pokazuje. Blokada na miłość, po prostu to nie jest dobry czas na miłość, tak powiem najogólniej, po prostu nie będzie, bo będą ważniejsze sprawy. Tak Wam powiem, będą ważniejsze sprawy. Co ja tak tasuję? Przesłanie dla koziołków. Na nów księżyca. Piękna kobieta się pokazuje, taka w bieli. 11. Jakieś tu mamy mistrzostwo u koziołków. Zobaczcie, jak ta karta wygląda. Z nowej wyroczni, którą mam od wczoraj, zdaje się. I teraz tak, posłuchajcie. Co tu wyrocznia chce Wam powiedzieć? To jest to samo, co już było? Nie, nie było jeszcze tej karty. Jesienna narzeczona. No to jest ta narzeczona, która we wrześniu, w październiku do Was przychodzi. Może przyjść jakaś narzeczona, dlatego to nie jest czas na miłość. Wrzesień, październik szybciej. Blokada do tego czasu się pokazuje, nie? W pracy też widzę, że będzie dużo lepiej, zwłaszcza na jesieni. Dobra. Jakoś tak jesień będzie dla Was piękna. Dokładnie, jesienna narzeczona, piękno, uzdrowienie, uprzejmość. Posiadasz dużo energii i ludzie wokół Ciebie dostrzegają Cię dzięki Twojej aurze. Mimo tego uważaj na psychiczne wampiry, które wysysają Twoją energię. Pokazuje mi się tu jeden psychiczny wampir w odwróconym rydwanie. To może być Twoja choroba, która Cię męczy i psychicznie wysysa. Twoja własna, zwłaszcza jeśli jesteś mężczyzną. Albo innym psychicznym wampirem tutaj może być ten jakiś rak, mogą być jeszcze inne znaki. To właściwie to nie ma znaczenia. Tu chodzi bardziej o osobę, która nadużywa władzy w stosunku do ciebie i w jakiś sposób jest brutalna.
i ciągle coś odwołuje albo się z tobą kłóci. Generalnie w ogóle ma problemy ze swoim własnym wewnętrznym systemem sterowania, bo sama jest niesterowna. No to masz tutaj naprawę na horyzoncie i uwaga, uważaj na te psychiczne wampiry, które wysysają twoją energię, kiedy ujrzą twój blask. Są momenty, w których koziorożcu musisz zafundować sobie przerwę od ekstatycznego poszukiwania sukcesu, aby zbliżyć się lepiej do samego siebie. To właśnie ten moment. Zbliżyć się do samego siebie. Tak, to jest ta gotowość do kolejnej walki. I to jest ta podstawa, to jest to zbliżenie się do samego siebie, to jest ten czas, to jesteś ty. Ty jesteś tym specjalistą, fachowcem, człowiekiem mądrym. I w tej całej sytuacji ja widzę, że tutaj jesteś ogniwem wiodącym. Najmądrzejszym w tej historii jesteś. Czy rodzinnej, czy innej. Ok. Po koziołeczkach, wodnik ryby i już mamy koniec. Wodniki, kochane, co tam u was słychać? Jakie podstawy budowy czterech ścian, domu, fundamentów rodziny? No bo księżyca w raku to stabilizacja i rodzina. Cztery buławki, tak to widzę. Królowa kielichów ryby najczęściej albo ewentualnie rak, skorpion. Generalnie słuchajcie, klimat emocji, emocje, emocje, emocje. No więc wodniki tutaj, ja myślę, że w ogóle temat domu będzie tematem was mocno poruszającym, bo budowa domu, dom, sprawy wokół domu, rodziny, dzieci, partnerów, sprawy miłosno-uczuciowe wysuną się na plan pierwszy. I emocje z tym związane. Wy od tego uzależniacie wszystko. W czasie nowej, akurat teraz, nie to, że zawsze, tylko akurat teraz, to będzie temat niezwykle ważny i istotny. A jakie są podstawy? No dość płynne, bym powiedziała. Bo tu jest dużo sentymentalizmu i bujania nie w wodzie, tylko w obłokach. Dobrze, energia prowokująca was. Wieża, która się pojawiła w rozkładzie ogólnym, na kosmiczne wpływy tego nowiu będzie na was również oddziaływać i zobaczymy skąd i czym będzie ta prowokacja saturniczna. Magię, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, sporo magii miłosnej mi się pokazuje, miłosnych eliksirów. Dlaczego? Mag posiada wszystkie niezbędne narzędzia do tego, żeby się udało. Albo związek z tą kobietą, albo miłość, która jest dla was bardzo ważna, albo cokolwiek, bo w magu kreujemy, jesteśmy liderem, mówimy, występujemy. Tu jest świetny mówca, osoba, która świetnie włada słowem. Tu jest świetny nauczyciel. Ta osoba posiada niezwykłą wiedzę i potrafi z niczego stworzyć coś, tak się mówi o tej osobie, bo ona zawsze to jest osoba pioniera, kogoś, kto przeciera szlaki, kogoś, kto jest liderem i ktoś, kto ma wizję i rozmach, tu jest wizja. Ta osoba rzadko tak naprawdę działa w pojedynkę, bo ona tutaj prowokuje. To jest ta energia prowokująca. Sprowokuje cię do jakiegoś pomysłu. Powie ci, zobacz wodniku. Tu są szanse, tu są możliwości. To jest świetne. Tu możesz działać. Zobacz, tu jest potencjał. Ty, osoba, bądź nie osoba, taka energia w ogóle. Jakiejś takiej energia wizjonerstwa pokazuje, czy prowokuje do działań. Natomiast inna rzecz, czy ty skorzystasz i czy ty to zrobisz, tak? Ale jest tu powiedziane tobie, wodniku, że wszystko może się zdarzyć. Absolutnie wszystko. Że tu nie ma rzeczy niemożliwych. Doprecyzuję tę energię maga.
Dwa kielichy, zobaczcie, co jest możliwe. Miłość. No, jeżeli któryś miałyby tutaj taką opcję zaręczyn czy małżeństwa, czy spisania umowy formalnej, czy porozumienia się. W Magu też można kreować projekty zawodowe, więc tu jest możliwość podpisania nowej umowy, też umowy o pracę. Tu w ogóle są podpisywane umowy i to jest dobra atmosfera w pracy, w związku, wszędzie. Czyli zobaczcie, macie królową kielichów w podstawie. Sprowokuje Was Mag, to jest też karta nowości. Jakiś nowy człowiek może się pojawić, zwłaszcza dla pań, jakiś magik. Zniewalająca osobowość dla kobiet wodniczek. No i dwa kielichy, miłość. Po prostu miłość, miłość, miłość. Love in the air. Wspólne spędzanie czasu i to jest sprawiedliwa wymiana. Ty mi dajesz w tym kielichu miłość, ale ja tobie oddaję tyle samo. Wszystkie karty w pozycji prostej. Bardzo dobra aura dla miłości, dla uczuć. To widzę przede wszystkim, to jest taki rys charakterystyczny. Zobaczymy, co dalej. I niejako ta energia Was zdopinguje do być może jakichś działań, tego jeszcze nie wiemy. To będę doprecyzowywała za chwilę, rozszerzając ten układ. Na razie zapytam, bo to była ta energia prowokacyjna, czyli to nie znaczy, że to się tak do końca zmaterializuje i jest przyczynek ku temu. Natomiast szanse i możliwości teraz zgadajmy. Coś mi tam mignęło, Wam nie powiem co. Szanse, możliwości są takie. Odwrócony księżyc, szansa na prawdę, szansa na wyjawienie prawdy, szansa na tę kobietę spod znaku raka czy innego wodnego, choć tu rak mi się mocno manifestuje, bądź ktoś, kto ma w kosmogramie obsadzonego silnie, ale to nawet nie musi o to chodzić, kochani. Tu jest dużo wody. Królowa kielichów, dwójka kielichów i ten księżyc w odwrocie mówi mi o wyjawianiu prawdy. Szansą jest dla Was życie zgodne z prawdą, dlatego że tutaj cała prawda wychodzi na jaw. Odwrócony księżyc przestaje kłamać, przestaje manipulować i przestaje być bierny. Czyli jest szansa na większą aktywność w sprawach miłosnych. Ta naga kobieta to jest naga prawda, nic nie mam do ukrycia. Z tym, że w pozycji prostej ona jest bierna i właśnie sporo ukrywa, to jest dużo niejasności i tajemnic. Karta się odwraca w związku z tym, co jest szansą. No, życie tu w prawdzie, w tej nagiej prawdzie, zaakceptowanie też jakiejś prawdy. Tu wiele rzeczy wychodzi na jaw. No, ciekawa jestem, co tutaj może zostać odkryte, bo to jest odkrywanie jakiejś prawdy. I to jest duża szansa na być może właśnie miłość, bo to tak się silnie pokazuje akurat ten aspekt miłosny, ewentualnie no właśnie jakieś nowe umowy, tak, biznesowe też mogą być. Szansą jest odkrywanie jakiejś prawdy. O, były głęboko ukryte te prawdy, bo tu diabeł tkwi w szczegółach, zawsze mówi ta karta. W odwrocie mamy trójkę denarów. Czyli, ale wiecie, jakie to jest też odkrywanie prawdy, bo tu mogą być jakieś nowe umowy biznesowe, czy w ogóle nowe umowy z innymi ludźmi, nie tylko biznesowe, dlatego że w tej ukrytej prawdzie, która się jakkolwiek no, odkrywa, ujawnia, mamy taką rzecz, że nie dostrzegaliśmy jakichś szczegółów tego, co było tam drobnym druczkiem zapisane. To znaczy, że tak, współpraca z jakimiś osobami, testująca zresztą nas dosyć mocno, życiowo nas to przeczołgało, tak bym powiedziała, że ta współpraca z tymi ludźmi, to nie było to. Nie. To jest takie małe odkrycie po drodze. Nie wiem, małe, większe, różne tu mogą być, różna może być skala tego odkrycia. Że ktoś w tym mechanizmie zawiódł, jakieś ogniwo zawiodło. Tu jest takie trochę rozczarowanie, ale z drugiej strony, no wiecie, na czym stoicie, nie? Na pewno rozpoznacie i oddzielicie te osoby, którym można ufać, i te, którym ufać już dalej nie można, nie? Coś takiego się pokazało. Tu jest jakaś taka niechęć do współpracy pokazana z osobami, które są zbyt bierne, mało w coś zaangażowane. No, dochodzicie do jakiegoś takiego
etapu jakichś relacji. Zobaczmy szybciutko wobec tego, no to były szanse i możliwości, więc zobaczymy szybciutko osobno pracę, osobno miłość. Praca, co w pracy? No nie ma kołaczy bez pracy i tutaj wodniki mocno zapracowane, jak zwykle zresztą, dziesiątka denarów. No sukces finansowy, sukces też taki, sukces firmowy, bo jeżeli prowadzicie firmę, no to powinno być super, bym powiedziała. Dużo zamówień, zleceń i dochody na no, najwyższym poziomie, no bo dziesiątka denarów nie ma więcej. Sukces finansowy, zawodowy pokazuje się. Problemów nie widzę żadnych. Natomiast co w miłości? Królowa mieczy. Dla mężczyzn jakaś rozwódka. To może być ta energia, słuchajcie, powtórzonej królowej kielichów. Bo to jest jakiś sentymentalizm, miłostki. Dwójka kielichów, jest wymiana. Jakieś stare układy nie do końca widzę się sprawdziły przy odwróconym księżycu. Prawdy jakieś, nie wiem od razu, czy ujawniane, czy po prostu gdzieś uświadomione. Jest u wodników chęć budowania domu, jakiejś szerszej struktury, bardziej stabilnej, tej dziesiątce denarów też. No i co w miłości? W miłości królowa mieczy. Dwie grupy wodników będą. Przy tych ciepłych uczuciach, to raczej tu widzę też właśnie jakąś prawdę i ta królowa mówi, to co ja ci pokażę, nie zawsze ci się musi spodobać i to co ty mi pokażesz, nie zawsze musi mi się spodobać, ale dojdziemy do jakiegoś konsensusu w dwójce kielichów. Często jest to karta rozwiedzionej kobiety. A gdyby nie o to chodziło, i tu już abstrahując od płci, to mamy tutaj po prostu jakaś nowa miłość do Was przychodzi. Po nowiu. Zaznaczam, że energia nowiu ma taki termin ważności swój do 8 sierpnia, nie? Gdzieś ten temat miłości tutaj się pojawi. Czy nowej? W magu zwykle nowej. Czy to mogłoby być jakaś kontynuacja czegoś? Nie sądzę. Aczkolwiek jeszcze doprecyzuję. Doprecyzujemy. W ogóle kim jest ta królowa mieczy? Bo to jest konkretna osoba. To może być dla wodników też ktoś spod znaku powietrza, czyli bliźnięta, waga. Drugi wodnik też, może już macie kogoś takiego. No to tym bardziej ta dwójka kielichów powinna się z nimi udać. Kim jest ta królowa mieczy? To może być zarówno kobieta, jak i mężczyzna. No. Kim jest odwróconą dziewiątką kielichów? I to macie w miłości. Ciekawe bardzo. To może być jeszcze taka historia, że wy jesteście sprowokowani do ofiarowywania sobie tych kielichów, do otwarcia się do miłości. I problem będzie taki, że wy tego nie zobaczycie. Dlaczego tego nie zobaczycie? W pracy tu widzę bardzo dobrze, a w miłościach to jest tak, jest gotowość, jest niby otwartość. Jest powiedziane, są to właśnie te energie prowokujące, tak? Na otwieranie się, na te nowości, na wchodzenie w relacje czy na pogłębianie relacji. Ale w miłości macie królową mieczy, w doprecyzowaniu odwrócona dziewiątka kielichów, czyli tak, albo człowiek rozwiedziony, który nie jest spełnieniem waszych marzeń i życzeń, albo ktoś, kto do was przychodzi, wiecie co, z taką energią bardzo rozsądną i logiczną, a wy wiecie, jak to będziecie postrzegać. Nawet nie to, że to nie są jakieś niespełnione wasze marzenia, czy życzenia, czy oczekiwania. Po prostu nie docenicie tej osoby na ten czas. Nowiu, czy wokół nowiu. Stwierdzicie, że ta osoba po prostu w jakiś sposób odbiega od waszych wyobrażeń, które są w magu. No, a tymczasem może się okazać, bo widzę, że w przyszłości, nie bez powodu mamy tę dwójkę kielichów,
że kogoś, kogo poznacie w nowiu, ponowiu, krótko, kolejne 9 miesięcy może Wam odsłonić cały wachlarz walorów tej kobiety, tego mężczyzny z poznaku powietrznego bądź innego. Dlaczego? Bo Wy z jakiegoś powodu nie dostrzeżecie walorów tej osoby, nie docenicie jej. Coś dla Was może być za trudne. To jest jeszcze taka opcja, nie? Dobrze, przesłanie dla wodników i wodniczek na nów. Takie. 20. Może być to ważna cyfra dla wodników. Nie musi. No tu jest jakiś taki twarz wykrzywiona jakimś bólem. Zobaczmy tu z tej nowej wyroczni mojej. Dom jest niczym królestwo. No więc właśnie, tu jest taka chęć budowy tego domu u Was. To jest 20. Dźwięk wewnętrznego morza tu się pokazuje. Tak zwany dźwięk wewnętrznego morza. Wypocznij, pomedytuj, zatrzymaj się. No, w tym odwróconym księżycu chyba będzie taka konieczność, żeby pewne sprawy przemyśleć. Zwłaszcza te dotyczące relacji miłosnych, bo w pracy widzę dużo lepiej, dużo lepiej. Wypocznij, pomedytuj, zatrzymaj się. Są w życiu chwile, w których trzeba się wycofać, odpocząć, spać, medytować i na nowo przemyśleć sprawy. Rozejrzyj się, co właśnie robisz i pomyśl o tym, jak bardzo ostatnio byłeś zajęty. Spraw sobie przerwę od myślenia. Właśnie tak. To ważne, abyś się chronił. Chronił też swój umysł przed takim zmęczeniem, bo wtedy się też niewłaściwe decyzje podejmuje, nie? Chociaż Królowa Mieczy akurat zwykle dobre decyzje podejmuje, ale to jest człowiek, z którym będziecie mieć do czynienia w miłości, więc z jakiegoś powodu widzę, trzeba będzie przemedytować i postać trochę, może w jakimś kącie czy na bocznicy, bo w odwróconej dziewiątce kielichów to tak mówicie. Ja bym chciał więcej, inaczej. Żeby tam był ten szampan, te kokosy, bogatsze menu, a to jakieś takie mało kolorowe. Z tym, że to może być pułapka, kochane wodniki, pułapka tego nowiu, wiecie, żeby wytrwać też w jakiejś relacji znajomości, dlatego że ona może być bardzo obiecująca w przyszłości, a teraz nie widzicie walorów tej osoby. Dokładnie tak to zostało pokazane. Dobrze. Wodniki były. Rybki, rybki. Ryby. Ryby. Energia nowiu dla rybek. Jaki tutaj będzie element prowokacyjny, który przyniesie Saturn dla ryb, z czym Was skonfrontuje rybki, jaką prowokację wpisze przebitego serca w odwrocie. Proces zdrowienia został zablokowany w ostatnim czasie. Trzeba będzie się tematowi przyjrzeć, będziecie sprowokowani do tego, żeby coś uleczyć, kontynuować tę rzecz, ponieważ nie można tkwić w jakimś poczuciu straty, żałoby, bądź ewentualnie ktoś złamie słowo w okolicach nowiu, wycofa się z czegoś, a w najlepszym razie sprowokuje Was jakaś chorobliwa zazdrość. Pytanie czyja? Wasza, czy ich, tych trzecich? Tu różnie może być. W każdym razie trzeba będzie coś uzdrowić. Będziecie sprowokowani do takich działań. Co tutaj trzeba będzie uzdrowić, rybki? Dom, rodzina, czwarty dom, dom raka. Podstawy swoje, fundamenty, tak jakby ryby nie miały fundamentu. Jakbyście miały komin i dym z komina, a tego, co poniżej, nie ma. To jest taka energia uzdrowienia życia w ogóle. Wiecie? Przywracanie jakiejś radości, jakiejś zabawy, ukończenie planów tu się pokazuje. Może trzeba będzie uzdrowić te fundamenty dosłownie, to znaczy, słuchajcie,
No, na przykład dom oczyścić z jakichś niedobrych energii, nie? Tu często w tym zestawie pokazuje mi się naprawdę zeskrobywanie pleśni, usuwanie azbestu z dachu. Takie, wiecie, różne rzeczy. A metaforycznie, no to jest uzdrawianie właśnie tego waszego wewnętrznego też domu, bo wy sami dla siebie jesteście taką świątynią i domem. Coś jest zanieczyszczone, są jakieś toksyny, nie? Są jakieś toksyny. Tutaj jest pokazane, że konieczne jest właściwie uzdrowienie jakiejś sytuacji życiowej, dość trudnej, związanej od pewnego czasu z zablokowaniem procesu, żeby przywrócić tu więcej radości, żeby przywrócić jakąś tolerancję, też zwiększyć pewność siebie. Co tutaj jeszcze widać? Że jakieś plany się mają ku końcowi. Coś, co planowaliście od dłuższego czasu, najprawdopodobniej już się będzie kończyło po nowiu, a było odwlekane z powodu kłótni, różnicy zdań, nie można było czegoś sfinalizować, bo wyjazdy były odwoływane, bo decyzje były odwoływane, sporo było kłótni. Energia męska, tutaj władza albo jakieś energie urzędowe wobec was nadużywały też władzy w waszym poczuciu, nie? Takie było jakieś odczuwanie porażki. No, mężczyźni mogli mieć problem z samochodem albo z czymś innym w ogóle. Zablokowani, przyblokowani, brak ruchu się tu pokazuje, że z niczym nie mogę ruszyć. Natomiast tutaj mamy taką energię uzdrowienia na horyzoncie. Właśnie więcej ruchu prawdopodobnie będzie. Więcej ruchu. Po prostu widzę, że się ryby odblokują. Odblokujecie się. A czym dla was jest ten dom? Bo to jest ciekawe, że on tu się chwieje w posadach. Tym jest ten wasz dom. No, dom jest domem, dziesiątka kielichów. Rodziną, szczęściem, spełnieniem w małżeństwie. I tu właśnie może być problem, nie? Czyli dwie grupy. Tam, gdzie dobrze, to nie ma co oglądać. Natomiast tu widzę po prostu, że właśnie ten temat nie domaga. Tęcza po prostu zeszła. Co to znaczy? Jest jakiś problem z emocjami. Problem z miłością, z zaufaniem do uczuć, z zaufaniem do tej drugiej osoby. Problem to znaczy, że nie ufacie, no i teraz właśnie tu chodzi o odbudowę tego zaufania. Na takim praktycznym gruncie tu widzę faktycznie jakieś takie przywracanie równowagi w domu i w rodzinie, w tych fundamentach, nie? Dom, dzieci, psy, koty. Ku spełnianiu marzeń. Dobra, kochani, to są takie prowokacje i sporo ich tu będzie, widzę. Temat jest szerszy. Kilka grup się rybek pojawia. Te, które straciły kogoś i cierpią z tego powodu. Chciałyby po prostu mężczyźni się ożenić, kobiety wyjść za mąż, mieć kogoś. Jest ten problem. Druga grupa, które są w relacjach, w związkach, w małżeństwach stałych, formalnych, albo w związkach nieformalnych, ale razem mieszkają. Problem jest kłótni i odczucia jakiejś takiej porażki życiowej. I teraz próba naprawienia tego, odbudowy, ale też widzę, że coś tu się może skończyć. I grupa kolejna to jest taka, która wręcz przeciwnie, czuje się bardzo bezpieczna emocjonalnie i problemów nie ma żadnych. A jedynym problemem są drobne zmiany w domu i zagrodzie, autentycznie remonty domu, wyjazdy, przemieszczanie się, w zatrzymaniu. Trzeba remont dokończyć, żeby ruszyć na wakacje. Jest jeszcze taka opcja, ale później pojedziemy wszyscy z całą rodziną, jak już to skończymy. Najlepszy okres na wakacje? Październik. Te, które nie wyjechały i mają akurat te problemy, o których mówiłam.
Szanse i możliwości, kochane rybki, bo tu będzie bardzo wiele grup ryb. Na przykład oglądają je ryby, które mają 65 plus, takie, które mają 18 plus, takie, które mają 25, 36, 45. To jest taki największy odbiorca, tak bym powiedziała. Więc każdy będzie miał tu coś innego, to jest logiczne. Szanse i możliwości nowiu rybki dla Was takie są. Stabilizacja pod każdym względem, najbardziej finansowym tu się pokazuje. Jest szansa na co? Na odczucie bezpieczeństwa albo tutaj szanse w zakresie handlu nieruchomościami. Kupić, sprzedać, coś tam opchnąć, tak? Ziemię, działkę, lokal użytkowy, dom, mieszkanie. Szanse wokół tego i pokazuje się to w kategoriach bezpiecznych, czyli jeżeli ktoś ma tutaj taki zamiar właśnie budowy domu, sprzedaży domu, kupna domu, czegokolwiek, tak, żeby tutaj właśnie razem z rodziną zamieszkać, czy się przeprowadzić, to macie na plus. Jest to bezpieczne, ta karta mówi, szanse i możliwości, na co jeszcze? Dla kobiet na przykład tutaj się pokazuje, na związek nieformalny, zwłaszcza te, które zakończyły rybki, te panie, które zakończyły już swoje małżeństwo. Widać, że tu mężczyzna był sporym problemem, bo pokazuje się w kategoriach impotencji. No i trochę tutaj płakałyście z tego powodu, ale takiej impotencji życiowej w ogóle, że się do niczego nie nadawał. To jest poznanie nowego mężczyzny. Panna Byk Koziorożec. Jest szansa i możliwość. Dla panów, konkretnie singli na przykład. Czy w ogóle panie i panowie singielki, nie? Pracy po prostu dość dobrze tu mi się pokazuje, finansowo pokazuje się dość dobrze. Natomiast pracę i miłość zrobimy osobno, czyli co w pracy dla rybek? Więcej samodzielności będzie od Was wymagane i określenie priorytetów, dlatego że na dzień dzisiejszy w szansach macie króla denarów, ale ta energia bardzo zgrzyta z nieumiejętnością określenia przez Was priorytetów, czyli przeorganizowanie w pracy. Taka wypadkowa, jaką tu mam dla pracy, to pokazuje mi się, że tak, bardziej będziecie zdyscyplinowani w pracy, do większej aktywności, zdecydowanie. I skupiania się na jednym zadaniu, a nie na kilku. I wtedy powinno być dobrze. Czyli na jakimś jednym priorytecie. Co w miłości? A w miłości odwrócona piątka mieczy to i dobrze, i niedobrze. To jest o tyle dobrze, że zwłaszcza tutaj na te nowo poznawane osoby, na przykład króla denarów, jeśli panie poznają, jakiegoś panny byka koziorożca, to macie wyjście z jakiegoś pesymizmu po prostu. No nareszcie coś dobrego na horyzoncie. Ale to dopiero taki począteczek i tu po prostu koniec jakiejś walki, jakiegoś trudu, jakiegoś żalu, jakiegoś smutku. Opcja nieco gorsza, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś układy toksyczne i tkwicie w takich formalnych, nieformalnych, wszystko jedno, ale czujecie, że rybki utknęłyście z kimś, to pokazuje się tutaj sporo nietolerancji i walki, kłótni po prostu, nie? Tak to widzę. Więc nie wygląda to dobrze. Jedyne, co jest dobre w tym wszystkim, to to, że karta się nam odwróciła. To znaczy, że jest szansa, szansa na, wiecie co, ale na co to jest szansa? Na przechytrzenie przeciwnika w miłości, rozumiecie? Przechytrzenie przeciwnika, no, no to jaka to energia? Niedobra, nie? Nic ciekawego. Dobra, no to tak mnie korci, żeby jeszcze, bo takie ciężkie te energie, takie różne macie do tego 8 sierpnia, do końca nowiu, jak tutaj ten bilansik u Was będzie wyglądał. Tak, no nie najgorzej, ale to jest zawsze taka rozbieżność, trudność w podjęciu decyzji, czyli ja widzę tak. No macie te 3 tygodnie mniej więcej od 20 lipca do 8 sierpnia na podjęcie decyzji, po prostu. Na podjęcie decyzji. Posłuchania też jakiegoś autorytetu w sprawach dla Was ważnych. Mogą być tu sprawy urzędowo-finansowe, ale generalnie wiecie o co chodzi. Te 3 tygodnie mają przywrócić Wam taką życiową niezależność i samodzielność.
I decyzję trzeba będzie podjąć. Coś trzeba tu będzie wybrać spośród dwóch rzeczy, dwóch celów. Rybki. A wy się boicie zmian bardzo. Tchórzycie w którymś momencie. Natomiast jest wam powiedziane, żebyście w ostatnim momencie, tuż przed metą, krok przed dobiegnięciem do mety, nie stchórzyli. Więcej miejcie wiary w to, że się uda. A co się uda? Coś nowego się ma szansę udać, natomiast nie wracajcie do niczego starego, taka jest rada. Czy związku, czy pracy, czy jakichś starych w ogóle układów. Nie wracajcie, tak? Nie wracajcie. Bo tutaj nie ma zmartwychwstania. Dobra. A jeszcze opcja inna jest taka, że jeżeli jesteście tak, macie przed sobą taki dylemat, czy teraz ten okres 3 tygodni będzie dobry na składanie jakichś pozwów, no wiecie, jakieś takie tam uruchamianie spraw sądowych. Nie, nie róbcie, poczekajcie. Jeśli możecie. Przesłanie dla rybek na nów jest takie. Oto jestem w ciemnym lesie i w dodatku stoję przy grobie czegoś, kogoś. Dziewiątka. Koniec. Jakiś cykl się kończy dla rybek. Tu jesteście predestynowani do wejścia w coś nowego, dlatego w ogóle nów to nowe początki, tak? Spójrzmy do wyroczni, co na ten temat wyrocznia rybką chce powiedzieć. No na pewno, że jakiś cykl się kończy. Tu na grobie czegoś starego wyrasta coś nowego, ale o co chodzi? Wspomnienie o wieczności, więzi duchowe i wybaczenie. Tak jak w tych innych kartach chcę znaleźć te więzi duchowe i wybaczenie. No, żebyście nie stchórzyli. Sąd Boży w odwrocie mówi o czymś takim, że możecie nie być skorzy do wybaczenia. Sporo nietolerancji i sadyzmu się w tych energiach pokazuje. Wiecie co, rybki? Odpuśćcie pewne sprawy, tak zwane przegrane. Jeszcze raz tu sobie pokontemplujcie tę kartę, a ja wam tu odczytam szybciutko, o co chodzi. Więzi duchowe, wybaczenie. Rybko, kochana, kiedy myślisz o jakiejś osobie, którą kochasz, prawdopodobnie jej energia jest wokół ciebie. Może tak być, że w takiej chwili na twoje myśli ma wpływ syndrom, gdybym tylko wtedy zrobiła to, a tamto, byłoby lepiej. Ale nie wolno żałować tego, co się w przeszłości powiedziało lub czego się nie powiedziało, zrobiło albo nie zrobiło. Pomyśl o tym, że pewne słowa bądź czyny w chwili, w której je wypowiedziałeś lub ich dokonałeś, były właściwe. Na tamten czas te czyny i te słowa były, rybko, właściwe. O tym pamiętaj. Teraz wszystko zostało przebaczone. Teraz wszystko zostało przebaczone. Jest jeszcze inna opcja, kochana. Ja to wyraźnie widzę. Tu jest autentycznie strata i żałoba po śmierci osoby, która umarła bądź odeszła, albo tak się czujecie, jakby ona umarła, bo jej już nie ma, nie będzie. Wy wiecie, że nigdy już nie wróci. Macie taką świadomość, to już nigdy do mnie nie wróci. I wtedy ta historia pisze się jeszcze inaczej, bo wtedy widzicie tutaj, że coś zostało brutalnie zatrzymane przez tak zwany los. Tak jakby wam jakieś fundamenty runęły, jakby wam serce wyrwano, nie? Jest tęsknota za tą tęczą, która zniknęła. Tu może być taka opcja. I tu wtedy widzę po prostu coś takiego, że jest taki proces zdrowienia pokazany. Kończycie ten cykl po to, żeby pokonać strach przed zmianą. Żeby pokonać strach przed zmianą. Żeby w ogóle powrócić do życia. Jakby zmartwychwstać, wiecie? Powrócić też do jakiegoś życia. Bo tu mi się sporo takich kart śmierci pokazuje. Niekoniecznie fizycznej, takiej, wiecie, takiego stanu ducha w ogóle depresyjnego. Chodzi o to, że tutaj może nawet ostatnie 9 lat dla was było takim grobem i pułapką. To wtedy tym bardziej widzę w tych kartach, że to jeszcze nie jest ten nów, ale to jest jakby taki przedsionek, no bo w odwróconym sądzie Bożym wy się boicie zmian, ale to jest taki przedsionek do przebudzenia do życia. Bilansujecie fragment, poważny fragment waszych doświadczeń, naprawdę. I po pierwsze, wybaczacie sobie, że czegoś właśnie nie zrobiliście, nie powiedziałyście. Macie powiedziane, że na tamten czas to było najlepsze, co mogłyście zrobić. Nie można było lepiej, inaczej. Nie można było.
I teraz to jest taki przedsionek ku zwróceniu się nawet ku wartościom duchowym. Tu mamy wartości duchowe i tu mamy wartości duchowe. O tym pamiętajmy, tak? Powrót do zdrowia poprzez też taką zwrócenie się ku Bogu autentycznie, zaufanie w moc Boga. To nawet bym wam tak poradziła, wiecie, więcej takich kontaktów duchowych, głębokiej jakiejś modlitwy, medytacji, takiego uspokojenia, wyciszenia się byłoby tutaj wskazane. Dobrze, kochane rybki, kochane inne znaki, życzę wam cudownego nowiu, wspaniałych przeżyć takich, ale słuchajcie, no właśnie takiej odporności może też na te prowokacje, które się ze strony Saturna pojawią i uświadomienia sobie, wiecie co, że tak naprawdę ja tutaj właśnie to u ryb tutaj wyraźnie widzę. Nigdy nie żałujcie tego, co zostało powiedziane bądź nie zostało powiedziane, że każde słowo na dany moment było słowem właściwym. Nie wiem, tak miałam wam powiedzieć chyba. Buziaczki, pa, pa, trzymajcie się.